słuchasz Weszło FM. Dwójka bez sternika. Weszło FM. Zima idzie. Zima idzie, a pan opon nie ma. No jak macie sponsora, to dawajcie opony. No to już wszyscy słyszycie, że goście są wcześniej i całe szczęście. Witamy pana trenera Andrzeja Strejlała. Witam serdecznie wszystkich, którzy są w podróży, ale nas słuchają, mimo że jest dość tłoczno teraz w środkach komunikacji, ale sądzę, że będziemy mieli tutaj dobre nagłośnienie. To jest jedyne usprawiedliwienie naszej obecności. Zobaczyliśmy wreszcie tych, którzy wstają do pracy 5:05. Ale my wracamy nieraz o 2:00 w nocy po spotkaniach. To fakt. Pan Jerzy Chromik, dzień dobry. Kłaniam się. Kuba Białek. To już się przedstawialiśmy, ale możemy powtórzyć. A propos tej podróży, jeden z słuchaczy napisał nam paręnaście minut temu, że Andrzej Strejlał widziany na metrze Wierzbno. No i nie mógł kłamać. Śledzą to wszędzie. I nie kłama, ale ja powiem dlaczego. Nie chciał nikt miejsca ustąpić, więc cały czas stałem, więc byłem widoczny. No właśnie, a to bardzo ciekawe w sumie, jeśli chodzi o ustępowanie miejsca w komunikacji miejskiej. Nie, szczególnie to ma pan rację, młodzi ludzie, starsze panie wsiadają i wszyscy udają, że czytają książkę. Jeden pan nawet dzisiaj czytał, ale miał do góry nogami książkę odwróconą. Ale to dobrze, że chyba, książkę, a nie chyba specjalista. Poza tym każdy ma dzisiaj telefon, więc jest zawsze pretekst, żeby usiąść. Tak, to ewidentnie. Tak zastanawialiśmy się z Kubą w sumie od czego zacząć, natomiast pan przed chwilą powiedział, że no tej pracy jest strasznie dużo, bo wczoraj komentowany mecz, dzisiaj komentowany mecz, do poranka teraz, załóżmy, że tego snu dzisiaj było no pewnie parę godzinek tylko, więc skąd siła na to wszystko? I pasja przede wszystkim. Pasja, chyba bo to jest najbardziej niesamowite, bo o każdym nawet meczu, nie wiem, Zagłębie, Sosnowiec, Piast Gliwice, potrafi pan opowiadać z totalnym entuzjazmem. Ja wam powiem, bo w zasadzie najważniejsze w życiu jest, jeżeli tak, pasja w zasadzie jest zawodem. I w tym momencie się bardzo dobrze pracuje, bo jednocześnie no, ktoś panu płaci pieniądze, a jednocześnie z wielu ludzi nieszczęśliwych, bo pracują nie w tym zawodzie, który mają wyuczony, wykształcony, gdzie mają wiedzę. I sądzę, że tak należałoby to rozumieć. No właśnie, i ta pasja, my się zastanawialiśmy też z Kubą, czy w poniedziałek na 18:00, na jakiś mecz, na przykład Krakowi czy Zagłębia Sosnowiec, to naprawdę się panu jechać chce, bo my czasem narzekamy, nawet w redakcji mamy takich malkontentów, którzy, nie, mecz w poniedziałek o 18:00, już nie da się na to patrzeć. To przed telewizora, tak. To jest też ważne. To znaczy, tutaj Eurosport specjalnie nie ma wyboru, bo dostaje to, bo jednak głównym, prawda, nadawcą jednak jest Kanał Plus i właśnie w piątki i w poniedziałki tylko nadaje, prawda, Eurosport. Ale jednocześnie również wspomagają i na swoich antenach Kanał Plus też ten mecz, prawda, prowadzi, tylko że oni dają to z opóźnieniem, prawda, chyba jednodniowym, mm-hmm, jeśli mnie pamięć nie myli. Mm-hmm. Okay, no to... A ile meczów tygodniowo jest pan w stanie przyjąć? W zależności od tego, ile jest propozycji. To zabrzmiało jak dawka dla narkomanów. Tak, tak, dobre. Nie, ja panu powiem, na pewno nawet co drugi dzień to już można spokojnie robić, a poza tym jest bardzo ładny punkt odniesienia, bo my się ciągle będziemy odnosili, jeżeli oglądamy dzisiaj Ligę Mistrzów, czy prawda, Ligę Europy w czwartki, to mamy zaraz odniesienie, co nas czeka, czym my dysponujemy, jaka jest szansa i to jest zarówno dla komentatorów, jak dla ludzi piszących, jak również dla stacji telewizyjnych i radiowych. Mhm. A tak się zastanawiam, skoro co drugi dzień jakieś propozycje się pojawiają i są pewnie nawet realizowane, no to gdzieś zasłyszana anegdotka jest taka, że wsiada pan do taksówki i kierowca mówi: o panie trenerze, do którego studia telewizyjnego? Do wszystkich, obojętnie, bo w każdym nie potrzebują. No, bardzo pięknie pan to powiedział, ale tutaj mnie Jurek Chromik wyjaśnił. Mm-hmm. To jest znakomite, prawda, powiedzenie byłego świętej pamięci premiera, mm-hmm, pana, prawda, Oleksego, kiedy skończyła się Rada Ministrów, wsiada, kierowca otwiera mu, tak, Jurek? Drzwi do samochodu, siadają. Dokąd jedziemy, panie premierze? Obojętnie gdzie, ja wszędzie jestem potrzebny. Właśnie to jest tylko odwzorowanie powiedzenia świętej pamięci bardzo inteligentnego zresztą człowieka, pana Józefa Oleksego. Mm-hmm. Jeśli chodzi o przyjmowanie meczów, to mnie też ciekawi, ile meczów pan po prostu ogląda w tygodniu, bo rozmawialiśmy sobie, że kiedyś Kuba do pana dzwoni, to już możesz dokończyć. Tak, ja zadzwoniłem do pana trenera zapytać o... Robiłem reportaż o Chinach. Aha, tak, pan trener, pamiętam, wiadomo, tak. Jest trener osobą, która jest kojarzona w jakiś sposób z Chinami. No, piękny rynek w dalszym ciągu. I trener powiedział mi, że no, średnio teraz jest czas, bo trener ogląda mecz w Lidze Europy, coś z Trucenska, Moskwa, tak, Borussia, tak, Gladbach, ale jak już usłyszał trener o Chinach, no to
20 minut pięknych opowieści było mi dane usłyszeć. No, ja panu powiem, jeżeli chodzi o wydawcę, jak również o komentatora, obojętnie kto by nim nie był, niezależnie od osoby, no musi pan być zorientowany w tematyce, za którą pan odpowiada. Po to pana zaproszono. Więc z kolei radiosłuchacz w tym momencie, no, żąda w zasadzie, podświadomie, że otrzyma, prawda, informacje, które go będą interesowały, które są bieżące. A jednocześnie w telewizji, no, jest to trochę inaczej, bo część osób, moich młodszych kolegów, bazuje również na świetnie przygotowanych statystykach, a jednocześnie właśnie jadąc w metrze, bo tak pan poruszył tą dzisiejszą podróż metrem, ludzie mi zwracają uwagę, niech pan zwróci swoim młodszym kolegom, że my nie chcemy statystyk, bo idzie akcja, idzie mecz, mówcie panowie o meczu. A statystyki są tylko w czasie martwym. Noszę, opatrują zawodnika, piłka jest na aucie, nie, szukają piłki. Wtedy można sprzedać, prawda, te informacje statystyczne, które owszem są, szczególnie dla ludzi, którzy kochają, powiedzmy sobie, problem statystyki, bardzo przydatne. Tak przynajmniej ja to osobiście widzę jako komentator. Ja się koncentruję tylko i wyłącznie na tym, co widzę na meczu. Owszem, tam jakiś trend może być, jeżeli chodzi w danym meczu, że w rewanżu, powiedzmy sobie, bo tu rewanż teraz jest co tydzień, prawda? Tak się to nieraz układa. No to wtedy można tę informację jeszcze raz podać. Mm-hmm. Ale wtedy zawsze zastrzegamy. Dla tych, co nie widzieli pierwszego meczu, więc jeszcze raz przypominamy, albo inaczej ci państwo, którzy w tej chwili włączyli telewizor, przekazujemy, że aktualny stan jest taki, taki, bo nieraz taki trend musi być w komentarzu. To a propos pierwszego, ale faktycznie pierwszego meczu, pamięta pan swój pierwszy raz na trybunach? Nie. Kochany, pierwszy raz to was na świecie nie było jeszcze wtedy. Pamiętam, kiedy mnie zaproszono pierwszy raz, to jest 1968 albo 9 rok, świętej pamięci, selekcjoner reprezentacji narodowej, jednocześnie szef szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, to który mnie sprowadził do Polskiego Związku, był Ryszard Koncewicz. Wtedy właśnie były takie pamiętne mecze i wtedy prowadził audycję świętej pamięci, znakomity zresztą komentator Jan Ciszewski. No, rozmawialiśmy w zasadzie o rozwoju piłki, akurat też była wielka jakaś impreza, się wtedy szykowała, no jest wszedł temat, prawda, na Związek Radziecki. No i mówi, no tak, ale my jesteśmy w tej chwili dużo słabsi, a wie, jak możemy nie być słabsi, ile my mamy? 28-30 milionów ludzi, a nie ma 132, czyli możemy grać z nich z reprezentacją 11, a nie 10, przecież to jest normalne. No i tam już tak machano rękoma za tych szyb, żeby kończyć w zasadzie temat. I potem Janek mówi, oczywiście ja cię do tego nie namawiałem. Ja mówię, oczywiście tak, i potem miał ku Janek Ciszewski duże kłopoty, bo mnie potem pytano, czy to pan Ciszewski pan jak specjalnie takie pytania zadawał? Nie, absolutnie nie, była to luźna, spokojna rozmowa i ja to tak to widzę. A wysłał mnie rzeczywiście Koncewicz, bo to było po takiej ciężkiej porażce. Polska wtedy przegrała chyba z NRD 5-0, jeśli ja dobrze pamiętam, bo to już parę lat i wyniki troszeczkę zacierają się w pamięci. Pan, panie Jurku, napisał we wstępie już książki, że Andrzej Strejlał to jest postać kontrowersyjna i często w trakcie czytania wywiadu Rzeki pojawia się coś takiego, gdybyś trzymał częściej język ze zębami, to może by było lepiej. A my takiego wrażenia nie mamy jako obecni odbiorcy, że pan trener jest właśnie kontrowersyjny, barwny na pewno, ale kontrowersyjny niekoniecznie, a tutaj się okazuje, że nawet wtedy te kontrowersje nie, były. Tak, tylko mam nadzieję, że Jureczku odpowiesz sam zaraz, co miałeś na myśli. Mówiliśmy się, że będę miał 5% posiadania mikrofonu, ale milczę spokojnie. Więc to raczej dotyczyło i chyba Jurek Chromik miał na uwadze to, że żyliśmy wtedy w tym, powiedzmy, jak się okazało i dzisiaj już to wiemy bardzo dokładnie, my z historii, a my z autopsji, nierealny socjalizm, w związku z tym, że ja byłem bezpartyjny całe życie, jestem do dzisiaj i bardzo to sobie chwalę, bo nie muszę się nikogo słuchać, nie muszę za nikim iść, bo nie wolno wodza wyprzedzić w żadnej partii, jak sami widzicie, obserwujecie. I stąd to kontrowersja, powiedzmy sobie, że mówiłem zawsze to, co myślałem, nawet na przykładzie tego, co podałem w tej chwili wywiadu z Jankiem Ciszewskim, bo tak uważałem. Mi chyba raczej to dotyczy tylko tej kwestii, bo nie sądzę, żeby jakiejkolwiek innej. Kubo, cofnę się do twojego pytania. Telefon do trenera zawsze jest tak samo. Podnosi małżonka i jest tekst, musi przejść dwa pokoje. Andrzejku, telefon do ciebie. Wtedy ja słyszę w słuchawce, co za idiota dzwoni do mnie w czasie meczu. Tak, tak to bywa. On bierze słuchawkę do ręki i mówi, kochaniutki, dzień dobry, jak miło się słyszeć. No tak nieraz jest, no. A propos nieprzerywania podczas meczu, zauroczyło nas, jak tak. Trener pojawił się na KTS-ie, weszło. Tak, i młodzi ludzie podchodzili do trenera z prośbą o zdjęcie. Trener mówił, nie,
Możemy sobie oczywiście zrobić zdjęcie, ale poczekajmy do przerwy. Tak. Podczas meczu nie, bo ja mam teraz mecz. Także to pokazuje, że nawet na meczu B-klasy trener tak, stanie tak się niesamowicie emocjonować tym wszystkim i przeżyć. No bo ja panu powiem, to jest w ogóle no, szacunek do siebie samego, do tego, co się robi, a jednocześnie młodzi ludzie zapominają, że nawet jeżeli podchodzą do kogokolwiek, jeżeli rozmawiamy we dwójkę, no to pierwsze zdanie jest dzień dobry, przepraszam, bo chciałem zadać jedno pytanie, czy nie przeszkadzam, prawda? Tak powinno to wyglądać. No ale ponieważ się bardzo szybko rozwijamy, internet, środki masowego, nie wiem teraz przekazu czy przykazu, teraz nie wiem jak to nazwać, także troszeczkę to wygląda wszystko inaczej, dlatego trzeba młodym ludziom zwracać uwagę, bo po to my starsi jesteśmy. Na nas niech się wzorują, niech biorą od nas to co najlepsze, a wszystko co robimy źle niech odrzucają. A to ciekawe, jak już jesteśmy przy młodych, bo zastanawia mnie, jak pan odbiera, będąc cały czas czy w telewizji, czy w różnych mediach, czy nawet na Twitterze, jak pan odbiera dzisiejszą młodzież i takie bardzo przyziemne sprawy, jakieś dziwne trendy, porwane spodnie, że faktycznie odkryte, no właśnie. Kiedyś zwróciłem uwagę, bo byłem nieświadomy, młoda, piękna dziewczyna, mówię, proszę panią, spodnie się pani rozarły na kolanie, a okazało się, że to celowo. No ale nie zawsze jest zorientowany, to już jest moja rada, prawda? No, ale... Im mniej materiału, tym więcej kosztuje. No właśnie, no, i to jest najdziwniejsze. A może zapytam dość otwarte pytanie. Czy dzisiejsza młodzież jest wartościowa? Ja sądzę, że tak. To jest młodzież zupełnie inna. To jest młodzież wychowana w zasadzie na mediach społecznościowych. To jest młodzież wychowana na internecie. To jest młodzież, która się interesuje w zasadzie wszystkim. Zmartwienie jest co innego. Mnie przeraża jedna rzecz, w cudzysłowie oczywiście, bo każdy wybiera sobie swoją drogę życiową, że młodzi ludzie, naprawdę świetnie zbudowani, w znakomitych warunkach fizycznych, czy dziewczęta, czy mężczyźni, że oni już bardziej kibicują, niż uprawiać powinni jeszcze sport. Naprawdę. To mnie zastanawia, dlaczego, skąd to się bierze. Oczywiście i dlatego mamy w pewnych dyscyplinach sportu jakiś taki regres, a bądź co bądź dzisiaj sport wyczynowy jest już na takim poziomie wtajemniczenia i takiego wspomagania, powiedziałbym, medycznego, dozwolonego oczywiście lekarskiego, bo to, że ktoś będzie się, powiedzmy sobie, dopingował, no to już też powstały odpowiednie organizacje, żeby temu, prawda, przeciwdziałać. Że ten sport jest coraz trudniejszy, ale jednocześnie przyznam, że jestem zdziwiony, że wiele osób, no nie uprawia sportu, nawet parę razy zadałem pytanie takiej osoby. Mówię, ma pani świetne warunki fizyczne, dlaczego pani nie uprawia na przykład siatkówki, koszykówki? A nie, no i wszystko się zaczyna. Ponieważ mieliśmy mieć w swoim czasie, już nie pamiętam, który to był rok, 4 lekcje wychowania fizycznego w ciągu, prawda? Jednak tygodnie. Okazuje się, że nie. Do dziś ten proces nie został zrealizowany, mimo że był nawet chyba przez Sejm zatwierdzony. Więc albo mamy Sejm, nie my, albo Sejm sam się nie kontroluje to, co zatwierdza i kto to robi, dlaczego tego nie robi, bo tak to powinno wyglądać. No pana do sportu na pewno gonić nie trzeba, bo to też jest taki fakt, który z dzisiejszej perspektywy wydaje się bardzo, bardzo osobliwy. Godził pan grę w piłkę z grą w piłkę ręczną i to na poziomie reprezentacji wręczną. Tak, jestem tutaj troszeczkę teraz taki zasmucony, więc od razu korzystając z anteny, chciałem przeprosić Polski Związek Piłki Ręcznej, pana prezesa Kraśnickiego, szefa również Polskiego Komitetu Olimpijskiego, właśnie 26 w Teatrze Wielkim. Powinniście tam być i powinniście nagrywać osoby. Jest stulecie polskiej piłki ręcznej. Jest piękna uroczystość w Teatrze Wielkim. Niestety nie mogę iść, bo problem wydawniczy, tak Jurek, jesteśmy w tym czasie w Krakowie, tak, i musimy być tam na targach, prawda, książki, także będę przepraszał, jeszcze będę dzwonił, zaproszenie otrzymałem, za to serdecznie dziękuję. Ale tak, no wtedy był sport wszechstronny, wie pan, ja nie chcę przypominać świętej pamięci pana Wacława Kuchara, no, który był wielkim sportowcem, jeden z najlepszych, jakich Polska w ogóle wydała w wielu dyscyplinach sportu. Sport był nieco inny, także dzisiaj nie ma tej skali, prawda, takiej porównawczej, bo dzisiaj ten sport jest w zasadzie coraz bardziej taki wysublimowany. Ta dyscyplina żadna inna, bo nie ma na nic innego, prawda, czasu, ale są jeszcze ludzie, którzy uprawiają, powiedzmy sobie, dwie czy trzy dyscypliny sportu. I właśnie wielu trenerów piłkarskich podkreśla, że trenerzy czy piłkarze często zapominają o tym, że trenując piłkę nożną, ważne jest też dla takiego ogólnego rozwoju, na przykład potrenować boks, pograć w siatkówkę i tak dalej. No wie pan, na zasadzie piłka nożna wiele zapożyczyła z innych dyscyplin sportu, na przykład z piłki ręcznej, z koszykówki, zasłony, szczególnie właśnie przy stałych fragmentach gry, to są rzuty wolne z boku przeważnie i wrzut z autu na wysokości pola karnego, no to już się stosuje od 25-30 lat. Myśmy zawsze mieli, nawet w reprezentacji,
opracowane stałe fragmenty gry, wszystko zabierał trener potem Ćmikiewicz, bo były takie dwie plansze przygotowane. W zależności od miejsca przewinienia naszego, wszystkie fragmenty gry defensywne, jak my się ustawiamy, oczywiście jest to złamane w momencie, na przykład jak na Wembley żeśmy grali, leżał kontuzjowany Szewczyk i graliśmy w składzie 10-osobowym, wtedy to nie obowiązuje, tylko obowiązuje już inteligencja zawodników, co możemy zmienić, bo nie naszego jednego kolegi nie mamy już. Bo to jest logiczne. I druga taka plansza wisiała, kiedy my wykonujemy stałe fragmenty gry i za to wszystko między innymi odpowiada Olesław Ćmikiewicz. A jeszcze przypominam, no bo Janek jak zwykle Tomaszewski, dopóki go nie zastąpił Józek Młynarczyk, odpowiadał za bramkarzy, co jest logiczne przecież, prawda? Także ta praca była bardzo fajnie podzielona. Jest pyszna anegdota a propos stałych fragmentów, bo mamy spór językowy, czy może być stały fragment gry. Niektórzy twierdzą, że jest stały fragment, to nie ma gry. Natomiast jest pyszna anegdota z A-klasy, kiedy gospodarze mieli ciągle rzut wolny z tego samego miejsca, a przewinienia były zupełnie inne. I kapitan trzyjezdnych zapytał miejscowego, dlaczego wy ciągle macie tego wolnego z tego samego miejsca? No bo my z tego ćwiczymy na treningach. To jest pyszne, rzeczywiście. Tak, bo każde odchylenie już powoduje, że nie ten zawodnik powinien do niego podejść. Tak, a propos schematów taktycznych, czy też stałych fragmentów gry, podobno pan to wszystko sobie rozrysowywał na paczce papierosów. To znaczy, jak paliłem, to tak, bo teraz zachęcam, nie palę już od ponad 10 lat i zarówno jeżeli chodzi o młodzież, nie palcie, naprawdę szkoda zdrowia, a kto ma samochód, to pamiętajcie, za darmo samochodem będziecie jeździli właśnie, jak przestaniecie palić. A panienki, to zawsze nowa sukienka, nowa bluzka, nowa spódnica, co tydzień, także nie wolno palić, no i zdrowi będziemy przede wszystkim. Upomniał mnie kiedyś pan profesor Zatoński, onkolog, że daje zły przykład młodzieży, jak prowadziłem reprezentację, no i trudno się z tym stanowiskiem jego nie zgodzić, więc potem już uciekałem z tym papierosem. Na szczęście potem, zanim już jak ja przestałem palić, też FIFA prowadziła przepis, że w tej chwili nie wolno trenerom palić, prawda, na ławce. Jest to bardzo rozsądne, bardzo mądre i musi być egzekwowane. To jest na pewno zły przykład i mogę tylko podziękować panu Zatońskiemu, że zwrócił na to uwagę, a to są rzeczy bardziej machinalne. Przypamiętacie szybkie takie zdjęcie świętej pamięci Johana Cruyffa, prawda? Potem ta słynna żonglerka paczkami Marlboro, prawda? Jako reklama i który on wykopuje gdzieś, prawda, daleko. No, sądzę, że no, zbyt późno do pewnych rzeczy dochodzimy i dlatego dobrze, że o tym rozmawiamy. To jest pytanie, które się zdali, bardzo fajne, bardzo zasadne. Historyjka z książki. Padło pytanie, jakie paliłeś i odpowiedział, że płaskie. Ja mówię, dlaczego akurat płaskie? Bo łatwiej przydeptać. No, dobre. No to a propos papierosów. Jak rzucić? Może tak zapytamy. Otóż to, wyjąłeś mi to z ust. A to ja panu wiem. No to jest, wie pan, to jest sprawa silnej woli, ale ja sądzę, ja mówię o swoim przypadku, jak człowiek się przestraszy, nie ma lepszego lekarstwa. Nikt nie wytłumaczy nikomu. Ja przestałem palić z dnia na dzień i dzisiaj przy mnie ludzie nieraz palą papierosy. Mnie to absolutnie nie przeszkadza. Już nie palę w ogóle. 10 lat jak nie palę w ogóle papierosy. Z dnia na dzień. A z dnia na dzień dlaczego, jeśli możemy spytać? Czym się przestraszył? A no, troszeczkę się słabiej poczułem. Poczułem się troszeczkę słabiej, takie, jakieś takie zawirowania troszeczkę, gdzie musiałem, prawda, przystanąć na moment. Mówię, oho, coś tu jest nie tak. Także sądzę, że jest to no, nieszczęście naprawdę. Jeżeli chodzi o wszystkich, prawda, palaczy, to statystyki są dramatyczne i tragiczne dla wszystkich palących. Także sądzę, że im częściej będziecie wy przypominali, a wy jako właśnie bardzo młodzi ludzie, to wy macie ten dobry przekaz, też właśnie dla swoich rówieśników. Płci żeńskiej, prawda, i płci męskiej. Także sądzę, że nie powinniście z tego rezygnować. Powinniście w zasadzie każdemu rozmówcy, jak tu do was przychodzi, zadawać to pytanie. Czy pali? A jeśli nie pali, to dlaczego i od kiedy? To idzie, to zostaje. To się utrwala, naprawdę. To jest propozycja, decyzja należy do was. My nie palimy akurat. No ja też nigdy nie paliłem, natomiast swoje przyjąłem, dlatego że ojczulek wypalał 60 na dobę i potwierdzam Andrzeja sugestię, że tylko zejście z 60 do zera ma rację bytu, bo on właśnie w jedną noc przestał palić. Z 60 do zera. Tak, nagle. No tak, bo generalnie większość ludzi próbuje stopniowo, powoli, ale to się bardzo często różnie kończy i zazwyczaj do tego palenia niestety wracają, ale wrócę na chwilę do tego pytanka a propos schematów rozrysowywanych na paczce. Nie, no bo to jest nagłe, wie pan, jest impuls nagle. Zastanawia się pan nad czymś, coś panu przychodzi do głowy, co tak samo, czy pracowałem w kraju, czy za granicą też. Zawsze mam koło siebie bardzo dużo, wie pan, kartek, nagle coś przychodzi. Ogląda pan mecz, jako osoba niezainteresowana, spokojnie pan słucha projekcji komentatorów, bądź pan lekko ich wycisza, jeżeli mówią za głośno, mówię też o samym sobie,
I w tym momencie przychodzi panu nagła myśl na podstawie akcji, którą pan widzi i już pan sobie spokojnie może coś szybciutko naszkicować, bo to musi być pod ręką. To nie ma, że teraz ja muszę wyjść do pokoju, poszukać zeszytu, bo to jest musztarda po obiedzie. To musi być to pióro i te kartki gdzieś, prawda, koło siebie w pobliżu, żeby pan od razu mógł to zrobić. Jak często pan wyrzuca śmieci w takim razie? Bo jak kiedy mi żona każe. Nie, bo zakładam, że skoro tych notatek nie, kochany, na bieżąco jest tyle, to... Ja nie, umie w domu moja żona rządzi. Przecież, wie pan, umie w domu, ostatni głos zawsze należy do mnie. Jak żona do mnie mówi, wyjdź pod stołu, ja mówię, nie. Kobiety rządzą w domach, one wychowują dzieci, one rodzą dzieci, także umie rządzi moja żona w domu. Ale skoro rozmawialiśmy sobie wcześniej i no w sumie teraz o nałogach, zapytam jeszcze o inny nałóg, którego nie było u trenera, a który jest nałogiem polskiej piłki, czyli alkohol. Jak się trener uchował w tym środowisku nie pijąc? No, widzi pan, mój ojciec świętej pamięci, ponieważ tak się złożyło, że Felix Stamm to był chrzestny ojciec mojej rodzonej siostry, która już nie żyje, ona była 4 lata starsza ode mnie. I mój ojciec, tak jak Paweł Szydło, prawda, Szczepan był jednym z trenerów też reprezentacji Polski w boksie. I ja już w 1947 roku byłem na pierwszym zgrupowaniu w Świdnicy, właśnie bokserów. Ostrzegam, no zaczyna się książka. I widziałem, jak trenerzy piją właśnie w nocy, te wszystkie dyskusje, a byłem przecież chłopcem 7-letnim, także sądzę, że nie miałem smaku nigdy do alkoholu. To znaczy ja piję alkohol w umiarkowanych ilościach, święta, kiedy moja żona robi miodówkę, czyli spirytus, miód, zdrową wódkę, ale ja wypiję 2 kieliszki, zaraz mi się chce spać i muszę się położyć spać. Nie znoszę alkoholu, nie piję piwa, raz na jakiś czas tam wypiję piwo, ale takie jest sokiem. To nie jest tak, że absolutnie w ogóle z zasady, tylko... Nie, no w zasadzie nie, bo jest to... rzadkość, że ja w ogóle sięgam, prawda, po piwo. Raczej jestem częstowany i to, żebym sam kupował, bo mam potrzebę i nie mam potrzeby. Takiej potrzeby nie mam. A jak reagowało na to środowisko, bo piłka to takie... No było zadowolone, kochany, bo jedyny trzeźwy rozwoził innych do domów i żony przynajmniej były bardzo wdzięczne. A nieraz, no i mnie się dostało. Bo mimo, że ja byłem trzeźwy, tak, no bo żony nie są zadowolone, jak się przywozi, powiedzmy sobie, delikwenta, mimo, że do własnej żony, do mieszkania, to one nie są zbyt zadowolone. No a przecież, kto jest zawsze winien? No ten, który przywozi, prawda? Mhm. Nie mógł pan przeciwdziałać, nie mógł pan go wcześniej zabrać i tak dalej, i tak dalej. Także zamiast podziękować. Tu nie miałem kłopotu. No każdy robi to, co uważa za stosowne, a jednocześnie jesteśmy w swoim gronie. I no inni koledzy oczywiście rozumieli to. Ja nie znosiłem alkoholu i do dziś tak zostało. Ale w książce znajdziecie kompromitujące zdjęcie. Fajnie, tak. To zdjęcie, zobaczyć, gdzie jest 7 flaszek i trener śpiący przy stoliku, także. To ja od razu podpowiem, bo to mogę powiedzieć, Jurek, prawda? Śmiało. Bo to jesteśmy w Londynie, jesteśmy po losowaniu Mistrzostw Świata. Świętej pamięci Kazimierz Górski, Michał Listkiewicz, cała delegacja, która była na losowaniu Mistrzostw Świata w Nowym Jorku. No i byliśmy troszkę zmęczeni i w Londynie czekając na przesiadkę do Warszawy, ja tak jak teraz u was, o, tak się podparłem i w końcu zacząłem drzemać. W końcu tak lekko położyłem. No i Górski mówi, on nigdy nie pije, to Michał, weź, zbierz, ty, byle jakie wszystkie butelki, zrobimy mu zdjęcie. I takie zdjęcie też w tej książce jest. Ale broń Boże, nie było to jakieś pijaństwo czy coś, bo ja, tak jak powiedziałem, nie piję alkoholu. Poza tym, no pijanych się nie wpuszcza do samolotu, z tego co ja przynajmniej wiem. Mhm. No różnie bywa. Ale kawał był przedniej marki, bo gdzieś to opowiadają. A zastanawiam się, tak? Czy tak jak lata później Jacek Magiera, który też nie pił... Tak. Tak naprawdę po klubach, po dyskotekach szukał swoich kolegów i ich wyciągał. Pan taką rolę też miał? Też miałem, no jak żeśmy pracowali razem, a pracowaliśmy dwukrotnie razem z genialnym, zresztą wspaniałym zawodnikiem i bardzo dobrym trenerem, bardzo skromnym człowiekiem, Lucjanem Brychczym, bo umówmy się, że do dzisiaj wszyscy do niego mówią, mistrzu, trudno inaczej, człowiek olbrzymiej skromności, dużej wiedzy, ale naprawdę muszę powiedzieć, że pewnego dnia ja zadzwonię, Lucek, mam te informacje, musimy podjechać, bo nasi zawodnicy się bardzo pięknie bawią, no ależ nie, i był taki lokal, też mogę być, chyba Krystal się nazywał, chyba na placu Zbawiciela. No pamiętam, żeśmy wsiedli do samochodu, jedziemy, a ja byłem wtedy troszkę takim początkującym kierowcą, ja mówię, jak możemy ten jechać? Mówię, a co to? Jedziemy, będzie szybciej, krócej. Okazało się, że tam nie wolno w ogóle było jechać tą ulicą, bo była to jednokierunkowa. Ale mówi, przecież ja nie mam prawa jazdy, tylko ty masz prawo jazdy. No i przyjechaliśmy, no i mój święty kolega, świętej pamięci, to już nie jest, ale też, chodziliśmy razem do szkoły, też był reprezentant polski, świetny koszykarz, AZS AWF Warszawa, Grzegorz Lechowski, tata Moniki Lechowskiej, byłej mistrzyni Polski w narciarstwie, jednej warszawiance, która takie sukcesy odnosiła.
No ja mówię, słuchaj, tu patrzę, nie ma moich zawodników, przecież byli tutaj moi zawodnicy. Mówię, słuchaj, co ty wymagasz ode mnie? Siedzieliśmy w jednej ławce, przyjazd tych ludzi żyje, mówię. Albo ktoś im dał sygnał, mówi, że może jedziecie czy coś, nagle oni wyszli. Ja ci nie powiem, kto był. Niestety, to się właśnie rozmijamy. Jego zawodem jest to, że on musi restaurację, prawda, utrzymać i kto przychodzi, niech przychodzi kto chce. Płaci za to, co zamawia, więc jest jego klientem. A ja bym zainteresowany, żeby zobaczyć, kto tak miłażnie w późnych godzinach jeszcze nie śpi, a następnego dnia jest mecz. Także takie przypadki też były. Także nie tylko Jacek, wszyscy mamy ten problem. Mało tego, że zobaczcie, ile jest tych zespołów na zachodzie Europy, czy to od Anglii nawet począwszy. Zobaczcie, ile jest takich przykładów, kiedy wasi koledzy w mediach to opisują i podają. Prawda? Mm-hmm. Że ludzie bałagani od nieraz do późnej nocy, ile ludzi jest nawet pijanych. No teraz Loris przecież był ukarany przez zajazdę pod wpływem alkoholu i tak no dalej, tak, i tak to dalej. Nie tak, tylko ludzie najprawdopodobniej olbrzymi stres, no bo jednak jest inny stres w grze bramkarza. Mm-hmm. Jeżeli kogoś zaprosicie, to niech wam oni opowiedzą, bo oni to zrobią lepiej niż ja, prawda, z Jurkiem i niż wasze doświadczenia i jednak zawodnika w polu. On jak robi błąd, to jest bramka. Ci inni napastnik robi 10 błędów, 11 razy wstrzeli bramkę, wygrywa, że 1-0 i wszyscy mówią, bohater, czego nie znoszę, bo w sporcie nie ma bohaterów. Bohaterowie są na wojnie i oby jej nigdy nie było. Napastnik jest to najgłupsze stwierdzenie, jakie ostatnio słyszałem, tu mówiłem, że aktorowi Chromikowi. Jak mogą dziennikarze powiedzieć, że ktoś jest bohaterem? Czego bohaterem? On może być wspaniałym, znakomitym, doskonałym. Jest tyle określeń. Bohaterem meczu, bo strzelił bramkę? Niepoważne. A propos... Nie użyłem nigdy takiego określenia. Nie użyję. Jak mówimy użył, to dzwońcie do mnie. A propos bramkarzy, to oni rzadko zostają pierwszymi trenerami. To też jest ciekawa kwestia. Michel Predom na przykład z takich wybitnych bramkarzy został, ale na próżno szukać takich podwórku przykładów. Czesław Michniewicz. No tak, ale wybitnym bramkarzem też... Do pewnego momentu, tak. No tak. Zgadza się Czesław Michniewicz, do pewnego momentu. W każdym razie, no Hubert Koska, znakomity trener, mistrz Polski z Górnikiem Zabrze, mistrz Polski z Sząbierkami Bytom, złoty medalista olimpijski, człowiek niezwykle inteligentny, absolwent bądź co bądź wyższej uczelni, z dyplomem inżynierskim, świetny trener, świetny rozmówca. Dzisiaj troszeczkę Hubert choruje, ma troszeczkę kłopoty z sercem, żeśmy go zaprosili właśnie niedawno w Eurosporcie, gdzie, tak jak i Stasia Oślizłę, bo tych ludzi cały czas, prawda, ja uważam, że mamy obowiązek, prawda, pokazywać, przypominać właśnie młodzieży. Wspaniały piłkarz, to on przygotował właśnie między innymi Janka Tomaszewskiego w 1974 roku, on był trenerem bramkarzy i w zasadzie na tą imprezę powinien pojechać, a nie dopiero dojechać z rodzinami w ostatniej fazie, kiedy graliśmy z Brazylią, to chyba też jest w książce. Znowu książka. Jest książka. No to przypominamy tak, że są wątki takie dość interesujące, dość ciekawe. Być może, że ci, co siedzą w branży, to je znają, ale ci, co są troszeczkę oddaleni, no sądzę, że będą mieli, mam nadzieję, dobrą lekturę. Już wspomniał pan o Stanisławie Oślizło, to mi się przypomina taka sytuacja, pierwsze treningi pana z reprezentacją, wtedy tak. Jako zastępca, tak? Tak, to był świętej pamięci trener Brzeżańczyk, był trenerem, był po operacji żołądka, to jest 1966 rok i oni się przygotowali do meczu Polska-NRD. Ponieważ ja akurat wtedy byłem pracownikiem już tak, bo ja odszedłem z gwardii po 7 miesiącach gry i wtedy ja pracowałem już w Akademii Wychowania Fizycznego i zwrócił się do mnie Brzeżańczyk z prośbą, żeby mu pomóc w treningach, bo nie jest w stanie, no jest po operacji żołądka. Ja robiłem te przygotowania, powiedzmy sobie, fizyczne z nimi, czy tak, prawda, rozbieganie, wszystko według tego, jak sobie życzył trener, według, prawda, jego planu. No i tam byli świetni zawodnicy. Janek Liberda, cudowny, wspaniały zawodnik. Nie wiem, czy Janek nas słyszy, ale go serdecznie pozdrawiam. Jest ciężko chory. W tej chwili leży w zasadzie w łóżku. Kontaktował się z nim w tej chwili Zyga Anczok, z którym rozmawiałem w zeszłym tygodniu, bo w Polskim Związku Piłki Nożnej mamy w tym klubie seniora, gdzie ja przewodniczę, taką komórkę socjalną, którą kieruje pani Lidia Borska, pani Danuta, prawda, Budek, Irena Grzelak, przy której ja się wychowałem, żeby no zabezpieczyć to i tutaj muszę to oddać rzeczywiście. Pan prezes Boniek i cały zarząd dał określone sumy na to, prawda, pomoc dla tych ludzi ciężko chorych. To jest powołana fundacja, przewodzi chyba Andrzej Persson, bo wczoraj też mieliśmy w tym temacie zebranie. Są równocześnie ośrodki sanatoryjne. Tutaj muszę powiedzieć, że dużo zrobił w tej chwili Polski Związek Piłki Nożnej, żeby tę akcję rozwinąć. Czwarta dygresja. Widzicie, co miałem podczas pisania książki. No tak, no nie, ale to jest rzecz ważna, także...
tutaj trzeba powiedzieć, że no, tych zawodników jest naprawdę bardzo dużo, jesteśmy w kontakcie i staramy się ten kontakt, prawda, utrzymywać, a tam pomagałem, był to kolega Jacek, bo wtedy jeszcze biegał, Stasiek, tam miałem konflikt z jednym z zawodników, ale on może nie słyszeć tego, więc nie chcę mówić, go musiałem usunąć zawodnika z treningu, bo zapomniał, że on jest u siebie w klubie i że tutaj ja w tym momencie jestem trenerem. Mhm. Jeżeli nie robi tego, co ja mówię, no to powiedziałem, tu jest ścieżka, proszę przejść do samego końca tą ścieżką i wejdzie pan pod filary Ośrodka Olimpijskiego w Warszawie. No miał troszeczkę kłopotów, czy odejść, no ale tutaj Stasio Ślizwo zareagował jako kapitan drużyny, mówi, słuchaj, słyszałeś, nie mówię celowo imienia, usłyszałeś, mówię, i zrób to. Mhm. No i musiał odejść, no i potem mnie przepraszał po kolacji, zamówił taksówkę, jechaliśmy do kina, świętej pamięci Blaut, mój właśnie kolega i ja, no i mówi, że płaci każde pieniądze, ale ta taksówka musi być pierwsza pod kinem Wisła, a nie ostatnia. No tego typu cudowny, wspaniały, genialny piłkarz, strzelał bramki najlepszym zespołom świata, jak chociażby na pewno Brazylii. O, i to tyle, co mogę powiedzieć, między innymi. Także to są takie te fakty, które się pamięta. No ale tak trzeba było zareagować. Po prostu nie można było inaczej, bo w pewnym momencie dostaje pan polecenie od starszego kolegi, doświadczonego trenera i musi pan to polecenie w zasadzie wykonać najlepiej, jak pan potrafi. Nie może panu w tym nikt przeszkadzać. No gdyby pan się na przykład teraz źle zachował, to ja w pana obecności też powiem, pan się nie umie zachować i musimy skończyć audycję, no bo nie mogę zareagować inaczej, a na pewne rzeczy nie mógłbym panu pozwolić, powiedzmy sobie, bo słuchają nas ludzie i mogliby odebrać i mnie źle, że ja nie reaguję, nie mówiąc o tym, że pana wtedy już na pewno źle odebrali. Kuba, mamy się na baczności, tak? Nie, no, ale nie mu jako przykład to daję, bo chyba tak należy, chyba tak samo powinien się w życiu postępować. Jasne, jak najbardziej. To prawda, akcja, reakcja. Książka, może o książce samej w sobie sobie porozmawiajmy. To już niech powie Jurek, bo miał kłopoty duże. Jerzego o, dlaczego wywiad Rzeka, a nie autobiografia? Dlatego, że ja przez całe zawodowe życie wyrzucałem z każdego tekstu zbędne wyrazy. Tak. I po napisaniu pierwszego rozdziału zorientowałem się, że muszę dodawać opisy przyrody. To było dla mnie nie do przyjęcia, więc wydawnictwo łaskawie zgodziło się na wersję wywiad Rzeka, której to wersji początkowo nie chciano, więc to mnie uratowało. Myślę, że tej książki by nie było, gdyby nie wywiad Rzeka. Ja sądzę, że wie pan, no, jakie jest przesłanie w ogóle tej książki. Sądzę, że będzie to jeden z dodatkowych, prawda, jeden z dodatkowych wielu opracowań, które dotyczą tego okresu, bądź co bądź naszych sukcesów, jak również i porażek, bo prawda, takie były. I tam nie ma jednego słowa, które było nieprawdą, natomiast uniknęliśmy, powiedzmy sobie, razem z Jurkiem Chromikiem jednej rzeczy. Nie poruszamy, jeśli mnie pamięć nie myli, żadnego nazwiska osoby, która nie żyje i której rodzina naszym zdaniem nie powinna być poprzez moje usta poinformowana, mimo że to był fakt bezsporny, udowodniony. A wracamy do tych czasów, no niestety, że zawsze jedna partia miała zawsze rację, nawet wtedy, kiedy jej nie miała. O czym ja się w tej książce, to jest opisane, przekonałem, kiedy wracałem, prawda, jako osoba bezpartyjna, niezbędnie potrzebna w kraju, przywołany z powrotem do Polski, z czego jestem bardzo zadowolony, jak widać, jestem do dzisiaj, a przecież mogłem wielokrotnie pozostać za granicą, a zjeździłem bądź co bądź cały świat, pracowałem i jako wykładowca i w Montevideo, i w Paysandu, w Urugwaju, dla wszystkich trenerów Południowej Ameryki, wydałem książkę fajną w języku hiszpańskim, takie doniesienie. Pracowałem w Grecji, pracowałem na Islandii, pracowałem w Chinach, a teraz temu się przyglądam i przyglądam się z sympatią i staramy się właśnie, bo tak żeście zaczęli ze mną tą rozmowę, staram się nawet w tym komentarzu, jakby to powiedzieć, przekazać to, co bym chciał, a jednocześnie jestem zainteresowany i każda stacja, tak jak i u was weszło, pana Stanowskiego, tak samo i my w telewizji, obojętnie gdzie by nie było, czy jestem zaproszony przez telewizję publiczną tutaj, prawda, czy przez, prawda, Polsat, przez Mariana Kmitę, z którym współpracuję, przez pana Szkolnikowskiego, czy tutaj w Eurosporcie, gdzie mamy nieco inne, prawda, relacje, to staramy się w tym komentarzu, ja mówię o sobie przynajmniej, zwrócić uwagę na coś, i zawodnikom, bo odsłuchują. Oni mówią, że nie, oni odsłuchują potem to wszystko. I trenerom, że robią błędy, nie akcentując tego błędu, tylko mówiąc, dlaczego na przykład przy rzucie wolnym z boku, jeżeli, dlaczego tu jeszcze nikt nie staje, tylko jest wiadomo, że będzie tylko dośrodkowanie, czyli tak zwana tylko jednorodność. Bo to jest wskazówka dla trenera. Słuchaj, stary, chyba zapomniałeś, że czegoś nie zrobiłeś na treningu. W tej formie. No bo uważam, że tak powinienem spełniać ja swoje zadania jako komentator, a jednocześnie no, jest w tej chwili duża przepaść, no bo sami to widzicie, że
W tej chwili mamy poziom bardzo przeciętny naszej ligi. Co byśmy nie powiedzieli, jest liga nasycona obcokrajowcami. Sam się zastanawiam. Jesteśmy w globalnej wiosce, tak to trzeba powiedzieć, ogólnoświatowej. Wioska, jak wiadomo, jest bardzo obłudna, co widzimy zresztą. No, starczy włączyć telewizor, już wiadomo, ile jest, jak mało jest wystąpień bezcennych, jak dużo jest bezczelnych. Ale tego nie piszemy, zdaje się, w książce. Tego stwierdzenia nie ma, więc to mogę tu spokojnie to powiedzieć, bo ja tak to odbieram. Ale to zaakcentuję w najbliższym czasie chyba na Twitterze, bo tak się komunikuje. Ja nie sprawdzam, co prawda, muszę powiedzieć, a mam tutaj świadka, ponieważ piszemy to, co widzimy w namiocie, że należy się odnieść. I ja nie wiem, kto się z tym, powiedzmy sobie, już zetknął, czy nie. Mhm. Dopiero jak napiszę następnego tweeta, to widzę na tym wskaźniku, ile osób to polubiło i czy nie polubiło. Nie wszystkie oczywiście były, powiedzmy sobie, trafione. Jak to zwykle, no bo każdy z nas jest osobą ułomną, ale tak staram się komunikować z ludźmi, powiedzmy sobie, świata sportu. I tylko to, ja tylko na Twitterze wziąłem to przez Jurka Chromika z drugiej strony też, bo w pierwszej chwili zawsze mówiłem, słuchaj, mnie to nie będzie odpowiadało, potem się jakoś tak wciągnąłem, prawda, Jurek? Tam jest piękne wytłumaczenie w rozdziale A z Twittera, dlaczego tak. Twitter, bo nie musi wtedy jechać do studia telewizyjnego, a dzieli się z publicznością opinią na dany temat. No uratowało mnie te 280 znaków, bo jak było 140, to nie było jak. Nie ma się jak rozwinąć, a tu musi pan dać samą esencję, kwintesencję i to musi być zgodne. Zgodne i po polsku i trzeba się mieścić. No. Ja wychodzę prawie, że do kropki wykorzystuję, a nieraz już nie mogę nawet kropki wstawić, więc zostawiam bez kropki, bo nie ma już jak, no już jest zero, nie? Nie dał mi tego sfotografować, ale to by było bezcenne zdjęcie, jak wygląda praca nad tweetem. Praca wygląda tak, że jest skrawek gazety i jest podzielone każde zdanie przecinkami, żeby było wiadomo, jak potem policzyć te znaki. Tak, i dopiero kiedy się zgadza 279, to on to wrzuca na dopiero Twitter. Wtedy, tak. Fenomenalne. nie, bo no, nie można inaczej, bo to musi się zgadzać wszystko. A w świat emotikon, czyli tych znaczków, które tam ludzie na Twitterze rzucają, pan wejdzie, czy absolutnie nie? Nie, ja nie mam czasu, już to ja powiedziałem, więc ja jestem zgodny z tym, co ogłosiłem, że ja nie sprawdzam, mnie nie interesują opinie, jak to odebrał, to nie chce, niech w ogóle nie odbiera tego, co ja piszę, bo to jest jego problem. Nie mój, ja nie mam czasu na żadne dyskusje i nigdy nie będę dyskutował i tego nigdy nie zrobiłem i nie zrobię, bo nie mam czasu, szkoda. Ale szkoda, że marnował każdą minutę. Aczkolwiek w książce obiecuję, że się nauczę odpowiadać na tweety. Tak, obiecuję. No właśnie. Po wydaniu książki. No zobaczymy. Okej, okay, czyli mamy przekazać Twitterowi braci, że już wkrótce polemika z trenerem będzie możliwa. No ja sądzę, że będzie to bardzo uciążliwe dla mnie. Ja naprawdę nie mam kiedy. No wierzcie mi, że jestem gościem w domu. Teraz ten okres jest tak nasycony, że nawet nie wiem, czy zdążę, jestem zaproszony na ślub. Mojego kolegi nie wiem, czy dojadę. To jest ciekawa sprawa, że pan mówi, ten okres jest nasycony, a mamy wrażenie, że chyba każdy okres, że w nie, ogóle no, całe tak. życie. Okresy, wie pan, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, to się nakłada na ligę. Liga oczywiście wcześniej się, prawda, kończy, bo musi się kończyć zgodnie z przepisami międzynarodowymi, no, ale to jest taki okres, wie pan, wytężonej pracy, gdzie musi pan mieć spojrzenie, bo wszyscy niby widzimy tak samo, wszyscy oglądamy to samo i każdy z nas to troszeczkę inaczej odbiera i inaczej by przekazał. No i na tym polega między innymi siła, czy to będzie, prawda, radia, czy konkretnych stacji telewizyjnych, rozbierane są wszystkie rzeczy na czynniki pierwsze, a ponieważ są reklamodawcy, dopóki będą i będą za to, prawda, płacili, to te audycje będą coraz bardziej wydłużane, bo jak się okazuje, ta rzesza ludzi zainteresowanych piłką nożną jest olbrzymia, no bo umówmy się, przy całym szacunku, lekka atletyka jest królową sportu, mamy wspaniałe zawodniczki i zawodników, ale jednocześnie piłka nożna, no jak widzicie, jest tą standardową taką decyzją. Może trochę Amerykanie troszeczkę mają nią nieco inaczej postrzegają, bo jednak mają jednak hokej, prawda, mają bądź co bądź golfa, mają NBA na wspaniałym, prawda, poziomie, NHL i tak dalej, i tak dalej. No i Super Bowl jest, prawda, kiedy ile tam parę sekund i już trzeba wydać 3 miliony za reklamę za parę sekund, ale to wy wiecie lepiej ode mnie, więc nie będę was zanudzał i tych, co nas słuchają. Jest piękna historia, trzeci rok pisania książki. Mówię, Andrzeju, może sobota, 12. Nie, w sobota, 12 odpada, mam spotkanie ze społecznością Moniek bodaj. Nie, tak jest, tak, ja jestem jednocześnie... Pan jest w Radzie Dzielnicy, czy osiedla, tak? Nie, ja byłem w Radzie Gminy, byłem wiceprzewodniczącym Rady, Społecznej Rady, prawda, seniorów, tak jak jestem PZPN-ie przewodniczącym klubu seniora, z wyboru, zostałem wybrany 1,5 roku temu
I rzeczywiście w tej chwili, kiedy działam w radzie, powiedziałem, że nie mogę być wiceprzewodniczącym, że nie mam na to czasu i gdyby zachorowała pani kobieta, to bardzo dobrze pracująca pani Żebrowska Krystyna, to gdybym ja musiał to przyjąć, a wypadnie w tym czasie mecz, no to się co okazuje, że zebranie się nie odbędzie, więc ja z tej funkcji zrezygnowałem, ale jestem w nowych wyborach wybrany i zostałem tak jakby rzecznikiem ich prasowym, ale nie sądzę, żebym tą funkcję pełnił, chyba że jakoś tak w samych, prawda, gminie i tak dalej, kiedy będziemy te tematy, prawda, tam poruszali, bo to jest takie fajne, a rzeczywiście ta komisja społeczna ma dość dużą siłę przebicia. Tu akurat wtedy był tam burmistrzem pan Męcina, teraz startował chyba do samorządu, a został młody człowiek, fajny, przez dwie kadencje wiceburmistrz, pan Grzegorz Pietruczuk, bardzo zdolny, naprawdę ekspansywny i dużo ludzi i dlatego wygrali ci ludzie, rzeczywiście, jest Razem dla Bielan, chyba takie jest stowarzyszenie Razem dla Bielan. Mhm. Panie Jurku, ja się wtrącę, zanim pan powie, że jak pan wskazuje nam, że zaraz będzie coś mówił, to pan jeszcze tak minutę, dwie musi poczekać. Do czterech minut. Do czterech. Nie, no to jest wiele, słuchajcie, jest wiele zajęć, bo no, tak to wygląda. Tak to wygląda i nie można. Jednocześnie jak się czemuś przewodzi, coś się robi, no trzeba zachować dyscyplinę, a ja mam kolegów w tym klubie, seniora w Polskim Związku Piłki Nożnej, gdzie też się opiekujemy, idzie dzień zaduszny, gdzie też na pewno poświęcicie był tutaj w tym swoim radiowym. Muszę przerwać. Cudowny dzień, klub seniora, rewelacja. Odkąd zaczął prowadzić ten klub, jest tłok, ludzie się garną i mówi, że nie ma miejsc. I w tym momencie pada, musi być tak, że musisz poczekać, aż ktoś umrze. Nie, no jest. Nie zdołał pan przerwać tej myśli jednak. Nie jest regulamin w tej chwili, bo jednak w tym klubie w tej chwili był tego regulaminu, który jest komisja, prawda, powołana, że raczej w klubie by tylko ci, którzy pracowali niekoniecznie czynnie, nie. Nawet społecznie byli w komisjach wieloletnich, na przykład jak komisja rewizyjna przykładowa, jak komisja dyscyplinarna i tak dalej, i tak dalej. Ale że no, gradacją wieku będzie rzeczywiście to, co jest w całym kraju, no, co nas wszystkich obowiązuje, chociaż nie do końca wszystkich, bo niektórych wcześniej zdjęli, a nie to Sąd Najwyższy zdjęli, tak? To jest ta cezura 65 lat i od tej pory, kto skończył, dopiero będzie przyjmowany do tego klubu seniora. Tak postanowili koledzy, nie ja, bo my działamy naprawdę w pełni demokratyczny sposób. Mamy komisję socjalną, gdzie ja na to nie mam żadnego wpływu, dlatego wybraliśmy kobietę, panią Lidię Borską. Kobiety są bardziej, tak powiem, jakby to powiedzieć, wrażliwe na krzywdę. Jest też kolega tam jeden i trzech kolegów naszych jest i ta komisja opracowuje, powiedzmy sobie, ewentualnie jakie są szanse według zaświadczeń, prawda, lekarskich, po stwierdzeniu wszystkiego, jak tym ludziom można pomóc. Także to jest bardzo cenna inicjatywa. Także nie zapominamy o tych osobach i chyba tak powinno być. Tak, to zdecydowanie. A propos soboty 12:00. Właśnie tak wyglądało pisanie tej książki? Pomiędzy jednym meczem a drugim, pomiędzy jednym wyjazdem a drugim, pomiędzy jednym spotkaniem a drugim? Tak, tak. To no wyglądało tak, przez 3 lata. Tak, tak. To, bo nie ma kiedy, nie ma czasu po prostu. I nawet, no, mało tego, było nieraz tak, że ja sobie coś nagle przypomniałem. Więc sięgam za telefon, a nie ma, zajęty. Rozmawia. Wie pan, to co mówiliśmy o tych poprzednich, to co mówił Jurek i ja, a to są te myśli ulotne. Teraz jak ma pan kartkę pod ręką, szybko pan szkicuje, żeby nie zapomnieć, bo znowu, przepraszam, no pan do mnie zadzwonił w tym samym czasie. Mhm. Ja teraz rozmawiam z panem, wie, przepraszam bardzo, ale wie pan, nie mam czasu. Odłożył pan słuchawkę, ja też mówię, co ja tu, aha, to, no dzwonię jeszcze raz do niego. No tak to wygląda. To nie ma tak, wie pan, to nie jest, że ja zaprosiłem, powiedzmy sobie, Jurka tam do siebie, powiedzmy sobie, nabierany, że siedzimy, rozmawiamy jeden dzień, drugi, trzeci i tak dalej. Na to nie ma czasu. Życie tak szybko biegnie, że to sami widzicie po samych sobie. Wy siedzicie tutaj od rana, a część ludzi, którzy z nami pracuje, jeszcze śpią chyba, nie? Pozdrawiamy was też, ale wstawajcie już. Właśnie nam słuchacze piszą, że spali po 3 godziny, po 4, a teraz się rozbudzają przy tej rozmowie, więc to nas chociaż cieszy. Zastanawiam się, bo skoro pisaliście książkę 3 lata, a znacie się zdecydowanie dłużej, to jaka jest wasza relacja? Jak ją można jednym słowem określić? No jak to, przyjacielska oczywiście i to bardzo. Przecież Jurek pisał, tak jak dwóch moich innych również kolegów i kolegów Jurka, świętej pamięci, znakomitych dziennikarzy, pana Maćka Biegi, pana Krzysia Wągrowskiego, reprezentantów Polski w bryżu sportowym, przypominamy, bo możecie nie pamiętać. Świetni rzeczy ludzie i jako dziennikarze, i jako zawodnicy. I też taka fajna anegdota, ty opisałeś tą anegdotę, opowiadać nie. W tym fachu tak jest, że trzeba się uczyć od najlepszych i miałem to szczęście, że trafiłem na właśnie Maćka Biegę, bo to jest bardzo ważne, kto jest opiekunem twojego stażu.
I oni mieli ze mną kłopot, bo przy nawet życiu w PRL-u możliwości zagospodarowania wolnego czasu było wiele. Był służewiec, tak, była wódka, było parę innych możliwości, natomiast no oni basen poświęcali... Na Legii musisz wspomnieć, bo to była przecież Mekka w Warszawie przecież wtedy. Poświęcali mi czas, dzięki temu umiem to, co umiem. Tak to wygląda w naszym fachu. No, trzeba jeszcze dodać, że przewodniczył, rządził wtedy sportowcem starym, to znakomita gazeta. Proszę zajrzeć, tam w 1958 roku, kiedy basen był na świecie, jest drużyna. W tej drużynie między innymi jestem ja i jest napisane Puchar Sportowca w rękach Michałów. TPD1, akurat tam... Koszykówce. W koszykówce. Mistrzostwa Warszawy w koszykówce szkół ogólnokształcących. Myśmy to wygrali, ale nie pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski. Pojechał wicemistrz, czyli szkoła na Ratuszowej i tam jest właśnie to zdjęcie. Muszę się zajrzeć do skrzywek. Puchar Sportowca w rękach Michałów, bo ja na drugie po ojcu też miałem Michał i jeszcze dwóch kolegów. Michał chyba Janowicz chyba był taki, Michał Bąk chyba też na tym zdjęciu są, tak, że byliśmy dość wszechstronni, jeżeli chodzi o dyscypliny sportowe, uprawianie sportu i tak dalej. Tym bardziej, że tego wymagała uczelnia, którą potem kończyłem, a której potem pracowałem jako asystent i potem jako starszy asystent w Akademii Wychowania Fizycznego. I stąd powiedzmy sobie, no, nie mogło być innych zainteresowań po prostu. A uczelnia była no wspaniała. Trzeba powiedzieć, że to była jedna z najlepszych uczelni wtedy w Europie. Troszkę teraz się zmieniło. Być może, bo to jest jeden z najbardziej udanych ministrów, jaki mamy. Był zawodnik pan Bańka, bo był sam zawodnikiem. On czuje pot, wysiłek, szatnie, kiedy nagrodzić, kiedy ukarać. Jest to bardzo rozsądny człowiek i śmiało go mogę pochwalić, bo nie wiem, jak tak się rozglądam dalej. Na razie jeszcze nie widzę nic więcej. Mhm. Skąd się wziął... Jak się zrodził, może tak, pomysł na książkę? Czy któraś ze stron była inicjatorem, czy wyszło zupełnie naturalnie? Mam ja mówić, czy ty wiesz? Znaczy tak, najpierw mieliśmy tą książkę i potem zgłosił się do mnie, jest to serdeczny kolega tutaj, Jurka Chromika, pan Andrzej Persen, w zasadzie we dwójkę. No Jurek akurat jest bardziej, powiedziałbym, singlistą, prawda? Żeby napisać sami, żeśmy wrócili, bo ten wywiad autoryzowany, to co tam leży na dole, to było chyba wydawnictwo ten, nie będę wspominał, bo nie wiem nawet jak to było sprawy, ja nigdy się nie interesowałem sprawami finansowymi, to prowadził już pan senator, to człowiek bardzo inteligentny skądinąd, rzecznik przecież prasowy, pamiętacie, wielokrotny. No i jak każdy senator zawsze w obiegu tych spraw i sportowych, i politycznych. No i postanowiliśmy wrócić do tej wizji, tej koncepcji, tym bardziej, że śladu było, bo tam to była rzecz taka dość krótka, powiedzmy sobie, bo to było, chodziło bardziej o to, to jest 94 rok, żeby zasygnalizować to, co jest napisane na okładce, że wybitni, inteligentni dziennikarze, o których żeśmy już mówili, tutaj Jurek, prawda, Biega, Wągrodzki, wielu innych, bo mamy też bardzo inteligentnych ludzi, jak Stefan, prawda, Szczepłek, nie wiem, Krzysio Wyżykowski w Eurosporcie, Mirek Żukowski, no o wielu ludziach, no nie chciałbym, bo jeszcze ktoś się obrazi, że był, o innych powiedział, o mnie nie powiedział, także do was wszystkich kieruję inteligentnych ludzi, a sami każdy z was wie, kto jest inteligentny, a kto trochę mniej. Mhm. Także sądzę, że tutaj to, żeśmy tak przesłali, że jednak korupcja się zaczyna, że ci inteligentni dziennikarze dawali do zrozumienia nawet w relacjach prasowych z meczu, że coś jest nie tak, no a system był taki, prawda, a nie inny, zawsze mieli rację ci, co rządzili i to się chyba nie zmieni, bo w pełnej demokracji być zdaje się, że nie może. Tak, jeśli chodzi o słuchaczy, to też nie chcemy wyróżniać konkretnych osób, bo wiadomo, inne by mogły poczuć jakąś takie niespełnienie, natomiast jednego wyróżnimy, Bartek Nowak, bo pisze nam, że powiem tak, wahałem się nad zakupem książki, czy w ogóle, czy już, czy może czekać do jej wydania, czy może czaić się na jakąś promocję. Chwila posłuchania audycji sprawiła, że właśnie złożyłem zamówienie, czyli mamy jakieś przełożenie na ludzi. I tak się zastanawiam właśnie nad promocją tej książki, bo my rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że jeszcze nigdzie o tym w sumie nie mówiliście. 6 recenzentów ją przeczytało i nasi najbliżsi, także jest to dobry sygnał, dlatego że z 300 egzemplarzy, które mają być numerowane, sprzedano już 80, a nikt jej nie czytał, więc nie jest najgorzej. Ja byłem zaletą, moim zdaniem, tej książki, no poza stylem, za który odpowiada, prawda, Jurek, przy jego, prawda, dobrej ręce, inteligencji i znajomości faktów. Jedyny panu wtrącić. Proszę uprzejmie. Wywiadów Rzeka nie znoszę,
to się czyta nie jak wywiad rzeka, tylko jak naprawdę pełna emocji. Ja powiem, jest to naprawdę, no nie chcę mówić, no bo akurat jest to książka, która dotyczy mojej osoby. Jest to rzetelnie opisane moje życie od dzieciństwa. Najkrócej, prawda, jak można, to co Jurek prawda ujął, jak ta droga szła. Tak jak wam powiedziałem przecież, i nie ma tam ani jednego słowa, za które bym nie musiał, prawda, odpowiadać. Tam, gdzie powiedziałem, że nie chcieliśmy kogoś urazić z Jurkiem, bo ciężko jest znieść. Ja już kiedyś zresztą, kiedy byłem zaproszony, była taka audycja, nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy to napisałeś, Kariery, Bariery. Byłem zaproszony, byłem gościem mojego kolegi z TPD1, świętej pamięci, pana Zbigniewa Religii, wybitnego naszego kardiologa, bośmy chodzili do tej samej szkoły, Felińskiego 15, chyba, jeśli pamiętam, na Placu Inwalidów w Warszawie. Zbyszek Zapasiewicz, który prowadził teatr szkolny, też jest absolwentem tej szkoły. I sądzę, że tutaj, jakby na to nie popatrzeć, to spotykanie się właśnie z tymi ludźmi też, ich inteligencja, ich sposób bycia, ich sposób, prawda, reagowania powodował to, że ja również musiałem zastanowić się nad tym, co ja sam robię, i to starał się Jurek oddać. Także tutaj my nie chcieliśmy ranić osoby, gdzie ktoś ma żony, ktoś ma dzieci. Jak mnie zaprosili na ten program, ja odmówiłem i na szczęście na moje miejsce wszedł szybciutko, zaproszony został Jurek Kulej. To była jedna z ostatnich już audycji, ponieważ osoba, o której musiałbym powiedzieć, i w tej książce też nie ma tego nazwiska, no była na tak eksponowanym stanowisku, nawet sądowniczym, powiedział w Polsce, że nie żyje, nie mogłaby się bronić, a miał syna, miał żonę, i sądzę, że danie tego nazwiska w książce jest nieetyczne, niegrzeczne, nieeleganckie, i żeśmy tego wrażenia mieliśmy obydwaj, że nie będziemy tego opisywali z nazwiskiem. Ta książka ale miała... przesłuchiwany byłem parokrotnie przez ludzi, którzy byli no u władzy, jak chociażby Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wydział Organizacyjny KC, etc., etc. Ta książka miała bardzo ciekawy, przewrotny, roboczy tytuł. Miało to być Trzy ćwiartki przy tak. piłce. Przy niepijącym trenerze byłoby to... No i zawsze mi mówią, że mam za dużo lat. Puszczenie na razie mówię dość sensownie, ale mówcie dalej. To czemu on strzelał? Czemu tak się skończyło? No szczerze mówiąc, ja i bra, to jest ta inspiracja, więc uznałem, że nikt jeszcze nie wpadł na on. Nie, bo to jest fajne, bo pisze on, więc jest napisany Jerzy Chromik i on dużymi literami. Teraz same moje nazwisko. To jest tytuł, który niewiele mówi, ale bardzo dużo ze sobą kryje. Przecież dużo mówi. Dużo mówi. Znaczy, dużo... W swoim minimalizmie jest taki dość tak, prawda? Pojemny. To fakt. Wracając do treści, to jest podkreślenie tego, że Andrzej był zawsze w tym środowisku obcym. Tak. We wstępie pisze, on był jak ósmy pasażer w PZPN-ie, taki niezaproszony, a ciągle tam obecny. No, wiele przykładów. Tam jest fajnie w tych książkach opisanych, chociażby mecz Polska, Republika Federalna Niemiec, Polska 0223, co tam się działo na górze w tym lokalu, prawda, gdzie rządzono, prawda, Polską i tak dalej. To wszystko Jurek, prawda, opisał, bo to się należało opisać. Także sądzę, że nie uraziliśmy nikogo. Nazwiska są podane, na przykład dlaczego wyjechałem za granicę, kiedy wyjechałem, jak to do tego dochodziło, bo są, żyją, prawda, świadkowie, i sądzę, że no, należało to opisać, i sądzę, że na pewno wiele osób siedzących w piłce, kochających piłkę, chodzących, jak ja jako komentator, oni jako widzowie na mecze, jest duża sympatia. Byłem teraz właśnie w Krakowie na meczu Krakowia Górnik, który żeśmy, prawda, komentowali na dole ten mecz, bo kolegi młody Terlecki, prawda, robił Maciek z panem Lachem, i muszę wam powiedzieć, że już jest odzew, no być może dlatego, że to Kraków, że przychodzili ludzie i pytali się, czy przyjedziemy na targi książki, ja owszem, będę i tak dalej, i to zarówno płci żeńskie, jak i męskie, więc jest, sobie pan, sympatyczne, fajne. Sam jestem ciekawy, jaki odbiór. Nie ma tam ani jednej rzeczy nieprawdziwej w tej książce. Mhm. Łącznie z przekazem Pałac, tak jak byliśmy, to opisałeś, tak? Z Tadeuszem Gierkiem, Jaroszewiczem i tak dalej. W Jabłonnej, tak, no właśnie, i tak dalej, bo to jest opisane. To jest opisane, bo to są fakty. Pada kwota, jaką zarabiał na Islandii. Tak. Nie padła niestety kwota, ile zarobił w Chinach. Natomiast ciekawostką jest, że całą garzę z Chin zapakował do walizki i przywiózł samolot. Tak, nie, bo powiedziałem, że wasze krzaczki to nie. Mówię, wy jesteście wszyscy pewno ludźmi związanymi z naszymi służbami, więc mnie prowadźcie. I tak to jest zrobione. Prowadźmy samolot i tak przywiozłem. Ten temat, właściwie ten temat, o którym mówiliśmy, tak, o pałacu, no nie jest jedynym, powiedzmy, który mógłby przez innych być ukrywany, bo w tej książce naprawdę jest bardzo dużo takiego, no po prostu mięsa. I chociażby, tak. chociażby dzieciństwo, do którego chciałbym na moment wrócić. Proszę uprzejmie. Tam jest niesamowity fragment, jak pan mówi, że był świadkiem jako małe dziecko negocjacji z okupantem.
No to jest, wie pan, to się utrwaliło, bo żebyście wiedzieli, wy mieszkańcy Bielan, najstarsi będą to pamiętali, inni już nie. Ostatnią ulicą na planach miasta stołecznego Warszawy była ulica Przybyszewskiego. I tam, jak się kończyła Kasprowicza, jest wlot Przybyszewskiego, były cztery budynki, jednopiętrowe, na samym rogu jeden taki biały budynek postawiony w skos, tam właśnie mieszkał świętej pamięci papaż tam, a myśmy mieszkali w tym pierwszym budynku. I w tym czasie, kiedy nagle, kiedy jest no, okupacja Warszawy i nagle straszny huk. Pamiętam, jak, to jak dziś pamiętam, że też zacząłem krzyczeć jako dzieciak, przecież miałem 4,5 roku. Mhm. Wtedy pamiętam, że zebraliśmy się wszyscy I zaczęliśmy uciekać. Myśmy jechali wszyscy do Pruszkowa tymi pociągami towarowymi, ale potem po powrocie już jeszcze, bo żeśmy wrócili, tam była wieś Pniaki, to się chyba nazywało, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, że Jurek będzie wiedział lepiej. Wtedy nie pamiętał, więc tego w książce. No bo nagle, no bo to się, dlatego mówiłem, nagle się pewne rzeczy przypominają, dlatego człowiek wtedy siada. Bo jest znowu kontrakcja, prawda, telefoniczna, czy nawet telewizyjna, jest akcja i... Musi mieć pan podzielność uwagi. W każdym bądź razie wiem, że przyjechali Niemcy wtedy jeszcze do nas i miały te cztery budynki być spalone. Mhm. Ja pamiętam, jak mnie Niemiec trzymał naprawdę na rękach. Dostali polecenie mieszkańcy, że mają powybijać wszystkie szyby, firanki, żeby wiały, żeby był przeciąg, zejść do piwnicy, bo jeszcze oni byli kontrolowani, a na ulicy stały czołgi. Trzeba jeszcze znać rozmiar Warszawy, że dzisiaj to mamy Hutę Warszawa, a wtedy tam, gdzie jest Huta Warszawa, było lotnisko wojskowe. Mało tego, tam, gdzie dzisiaj jest Osir, był staw nerka, gdzie parę osób się utopiło, tam sam pływałem, gdzie w tym czasie w CIF-ie, czyli w dzisiejszym AWF-ie, stacjonowały później wojska polskie, które właśnie do tego stawu prowadzili żołnierze konie do wodopoju, żeby się mogły napić wody. I oni postanowili, no, wzięli łapówki, złoto, srebro, ludzie musieli dać, tak zażądali Niemcy, także jak widzicie, korupcja już wtedy była, w czasie jeszcze wojny. I przyjechała ta delegacja niemiecka, no zobaczyli, że te, wszystkie te okna, szyby powybijane i stwierdzili, że no, no szkoda tych miotaczy ognia nawet używać na te takie cztery budyneczki, machnęli ręką i odjechali. I tak się uratowano, do dzisiaj te budynki stoją, jak pojedziecie na tę ulicę. I to była ostatnia ulica miasta stołecznego Warszawa. Dziś to się rozbudowało, stąd te nazwy Piaski. Dlaczego Piaski? Bo tam były właśnie wydmy, tak jak nad morzem. I stąd jest Piaski, trzciny takie same. Dziś jest osiedle, prawda, mieszkaniowe, bo Warszawa się nieprawdopodobnie rozwinęła. Potem stary Wawrzyszek, gdzie jest stacja w tej chwili, prawda, metra, bo właśnie przy tej stacji w prawo był ten staw nerka. I tak dalej, i tak dalej. To jest ten wątek, który, prawda, pan porusza. Tak było. To się, widocznie, tak to się utrwaliło, zakodowało w pamięci. No tak, bo taki czas, jak wojna, jak urodzenie się no, w roku 40, no musi się zakodować. No matki nie poznałem, nie wiem, Jurek to opisał, bo matka jak była w obozie koncentracyjnym moja, złapana w Ravensbrück, to matka no przyszła, ten czas, jak jest młody i w pewnej chwili, no matka się zmienia też, nie poznałem matki. Właśnie, bo to jest istotny fragment, natomiast na chwilę bym wrócił do tej rozmowy z okupantem jeszcze. On wtedy no znaczy rozmowy to może nie było jako takie, no bo jako dzieciak ja nie rozmawiałem, tylko po prostu... Ale pan no. się przysłuchiwał z tej rozmowy, tylko ale to są strzępki. Tak. Mnie ciekawi. To są strzępki. Tam jest podejrzenie, że ten żołnierz też miał dziecko też, w tym wieku, bo to jedyne wytłumaczenie. Tak. Jedyne wytłumaczenie, na ręce, tak. Na ręce pana Andrzeja. Tak, a nie musiał przecież. No tak. Nie musiał. To fakt. No. A jeśli chodzi o mamę, no to historia była taka, że kiedy pan miał kilka miesięcy, to właśnie tej łapance została złapana, natomiast kiedy już wojna się skończyła, kiedy miał pan wolność i mógł pan się wreszcie wybiegać i za szmacianką też pobiegać, no to scena niesamowita dla nas wszystkich. Chodzi mi o właśnie ten fragment życia, kiedy pan nie poznał wtedy mamy. No wie pan, to jest ułamek sekundy, bo to znowu trzeba wszystko odwzorować w terenie, jak to wyglądało. Dziś na tej ulicy Przybyszewskiego, między tymi budynkami, jak Kasprowicza, jest budynek Notu, jeżeli on się nie zmienił, bo Not jest w tej chwili na Czackiego, jeśli mnie pamięć nie myli. I w tym momencie tego bloku wzdłuż w ogóle nie było. Była wolna przestrzeń, był park, był las i tak dalej. Tego w ogóle nie było. Tam, gdzie dzisiaj jeździ metro, to kiedyś była drużyna RTS Bielany, gdzie się wychował między innymi późniejszy reprezentant Polski, późniejszy zawodnik najpierw budowlanych Warszawa, potem Lechii Gdańsk, potem Gwardii Warszawa, Krzysztof Baszkiewicz, pierwszy, który strzelał bramki bezpośrednio z rzutów rożnych, bo to właśnie on. I on mieszkał w jednym z tych
właśnie też czterech, prawda, budynków. Także to są w ogóle zupełnie inne, wie pan, tutaj odczucia, jeżeli chodzi o odwzorowanie tego momentu, kiedy widzi się kobietę, prawda, która schodzi i tak dalej, i ręce rozkłada, i trzech patrzy. Dziecko czym innym się w tym momencie, prawda, zajmuje. Dziecko się zajmuje w tym momencie bardziej, prawda, zabawą, jak odwzorowaniem czego innego. Mhm. A się okazuje, że ta kobieta nagle krzyczy synku tak, i że tak, mama wraca do domu. Tak, tak. Ten powrót mamy do domu pan pamięta? Jakieś... Tylko ten moment, kiedy są rozkładane ręce i nic więcej. No tak, bo to jest bardzo ciekawe, że jednak trzeba było parę lat sobie poradzić bez mamy. Tak. Tata musiał wychowywać dzieci, a nagle mama wraca, tak? I tak, porządki... tak jak potrafił. No tak, i porządki potem następują. No muszą. Tak, tak to bywa, że sądzę, że i w każdej rodzinie bez lędu sądzę. Mało tego, no tam jest taki ważny wątek, pewnie też, kiedy mój ojciec zmarł po operacji, prawda, żołądka, i kiedy moi koledzy przychodzili, ja sam wchodziłem i ciągle miałem wrażenie, że ojciec żyje. Wisiał kapelusz. Bo wisiał kapelusz w przedpokoju, w tym samym miejscu, a on ciągle, tak jak ja potem sam jeździł na zgrupowania, czyli cały czas mi się wydawało, że on jest gdzieś na zgrupowaniu. Mhm. Oczywiście przypominał się potem obraz, prawda, pogrzebu tam naprawdę na Brudnie, bo to wraca, bo to jest 53 rok, ale w tym momencie cały czas, kiedy nie ma tego obrazu, te inne obrazy przesłaniały. Przecież gdzieś pewno na zgrupowaniu jest, lada chwila wróci. Także to jest być może takie zjawisko, jestem ciekawy, jak to inni powiedzą, czy kobiety, prawda, czy mężczyźni, gdzie jakaś tam tragedia jest w rodzinie, że umiera, prawda, i tak jak czy ojciec, jak oni to, prawda, odbierali, bo u mnie tak to się odbywało, nawet moi koledzy przychodzili, co ty stary wrócił, a wiesz, że ojciec nie żyje już. Także widzicie, no tak to wygląda i to jest ta atmosfera, która też potem się gdzieś odbija, naprawdę, na psychice, potem w postępowaniu normalnym, normalnej pracy, czy normalnych studiów. To pozostając w latach 40. jest coś świetnego, pan się sam zgłosił do szkoły za wcześnie. Nie, że raczej bardziej mi kazali, bo tam zgłosić to się w tamtych czasach to niezbyt można było, ale sądzę, że chyba no... Poszedł tak, pan ze starszym rocznikiem, tak? Tak podjęli. No ja byłem rocznik 40, ja pamiętam, to cały czas chodziłem tam na Cuga, gdzie potem była szkoła mistrzostwa sportowego, pod nadzorem w jakimś sensie AWF-u, ale wyrzucany mnie z tej szkoły, co też Jurek opisał parokrotnie, oczywiście za zachowanie, bo byłem właśnie kontrowersyjny, stąd tak to przylgnęło, prawda? Bardzo ciekawe spostrzeżenie mam, Samuelu. Mówisz, że tak. Znasz, znaczy z twojej wypowiedzi wynika, że znasz fragmenty, a ja powiedziałem ci, że nie ma PDF-a z tą książką. To bardzo ciekawe. To prawda, ale są różne źródła inne, które można jakoś wykorzystać. Natomiast książki się nie da jeszcze kupić, to przypomnijmy, od weekendu, tak, w Krakowie. Miejmy nadzieję. No my jedziemy w piątek do Krakowa, jedziemy tam na targi książki i tam no w zasadzie no też będą pewne ustalenia, gdzie będziemy tą książkę promowali, bo jest wybrane pierwsze miejsce, jeżeli to się zgodzi, bo tym możemy, prawda, powiedzieć, już nawet należałoby. Będzie to chyba w gminie właśnie tam, gdzie ja urzęduję, w cudzysłowie, jako ten społecznik, w gminie tej Bielany, róg, w zasadzie, no to od Prązyńskiego jest wejście, to jest Żeromskiego gmina, prawda, Bielany, ten Mazowiecki Teatr Muzyczny, gdzie jest scena, gdzie zawsze są organizowane rozmaite imprezy, prawda, muzyczne, nie tylko Dzień Dziadka, kiedy gościła pani, prawda, pani Zawadzka, pan Olgier, prawda, Łukaszewicz, no wiele osób tam zawsze zapraszamy, prawda, bo to jest taka prężna gmina, która dba o tych ludzi, powiedzmy sobie, bez względu, prawda, na wiek, a potem między innymi jest ten klub seniora. I tam chyba będziemy, jeżeli się nic nie zmieni, powiedziałem, coś nagłego, ale szczegóły to będziemy znali dopiero po naszej wizycie w Krakowie. Mhm. No dobrze, to zachęcamy na pewno, żeby... Około godziny 18 byśmy wtedy to robili dla środowiska, z tym, że planowany, bo to możemy być, planowaliśmy to, tylko teraz troszeczkę mamy środowisko dziennikarskie, z którym miałem przyjemność współpracować, z jednymi lepiej, z drugimi gorzej, natomiast no ze wszystkimi rzetelnie, bo nawet jak byłem szefem sędziów, to jak pamiętacie, nie otrzymał nigdy chromik ode mnie wiadomości, że na przykład kto jest obsadzony na konkretny mecz piłkarski, przykładowo, czy inni moi bardzo bliscy koledzy, tylko zawsze zadawałem pana Puchalskiego z Polskiej Agencji Prasowej, żeby to było rzetelnie, uczciwie, do papu i pap teraz rozsyłał na całą Polskę. Ja miałem spokój, także nikogo się nie wyróżniało. I to jest też znak czasu. Przecież dzisiaj by mnie dziennikarze skończyli. Nigdy nie wyznaczałem sędziów na mecz Legii Warszawa. Byłem dwa razy jej trenerem, a za drugim razem jej trenerem i wiceszefem klubu, czyli dzisiejszym zostawem pana Leśodolskiego Spokoju Mioduskim, prawda?
Bo to takie były czasy. Myślę, to były wtedy 21 czy 22 sekcje mieliśmy wtedy w Legii, kiedy był prezesem Man Barański, to jeden z najsilniejszych klubów Europy. No i uważamy, że tak należy postąpić. Bo dzisiaj by przecież wszyscy wyciągnęli dziennikarze, że znacie swoje środowisko lepiej, prawda, niż tak ja. By było. Ale tak należało robić. To był jedyny mecz, gdzie ja się nie dotykałem do obsady i nigdy tego nie zrobiłem. To już mój zastępca, pan Leszek Saks, to robił, w tym, jeżeli chodzi o ten mecz. Wszystkie inne robiliśmy we dwójkę po rozwiązaniu polskiego kolegium sędziów na mój wniosek przez zarząd, co było naruszeniem statutu oczywiście, ale tak należało zrobić, bo ta korupcja się już rozwijała. To, co żeśmy sygnalizowali w tej pierwszej, prawda, w tym pierwszym wywiadzie. O to tutaj muszę się wtrącić, bo pan Jurek użył takiego stwierdzenia, że Andrzej Strejlał to jest za uczciwy, ale też za inteligentny człowiek na polską piłkę. Pytanie, czy ta polska piłka, która była, jaka była i jest, jaka jest, hamowała takiego człowieka, pana zdaniem, panie Jurku? Czy hamowała? Na pewno musieli go tolerować, dlatego że był do bólu logiczny. Wytykał im wszystkie błędy w ciągu paru sekund. No i taki, kto potrafi zauważyć wcześniej niż inni, zawsze jest korzystny, przynajmniej dla tych władz związku, więc tak chyba był traktowany i tak odbierany. No ale to książka podaje, no przecież zrozumcie, środowisko dość hermetyczne sędziowskie, zobaczcie ile trwało wprowadzenie chociażby, prawda, VAR-u. Myśmy proponowali z Dyskiewiczem, panu Blaterowi, jak był sekretarzem generalnym, wprowadzenie ustawienia diagonalnego, czyli tak jak pan Jurek. Padło wreszcie. Padło. Tak? Mamy to. A my jesteśmy sędziami liniowymi, że było dwóch głównych sędziów. No i też Blater się nie zgodził, czyli już był sygnał, że coś jest nie tak, że oni reżyserują rozrywkami. Czegoś świadkiem byliśmy wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, 2002 rok, chociażby Korea, Japonia, prawda, kiedy wykluczono Hiszpanów, prawda, i Włochów bardzo szybko nieuczciwym sędziowaniem. Bo tak to było. Natomiast no właśnie ja sobie za zaszczyt poczytuję, że mimo, że kierowali sędziami zawodowi sędziowie, ja co prawda miałem uprawnienia, bo jednak musieliśmy zrobić na AWF również uprawnienia sędziowskie, ale to za mojej kadencji wprowadziłem pierwsze dwie trójki sędziów zawodowych w Polsce, bo ja jestem tego autorem, za zgodą oczywiście PZP. Namawiał mnie, to mu oddałem, Jurek to opisał, Rafał Rostkowski mnie do tego namawiał, Leszek Saks i zgodził się, prawda, Lickiewicz z kolatorem. Tak to poszło, że wprowadziliśmy te dwie pierwsze trójki sędziów zawodowych, to był Gilewski i Borski. To są te dwie trójki, bo uznaliśmy, że jeżeli mamy piłkę zawodową, to muszą to robić zawodowcy. Straciłem Samuelu już nadzieję, że będzie 2x45, już przerwy nie ma, mamy drugą połowę. Tak, mamy drugą połowę, ale myślę, że to jest taki mecz, od którego się nie da oderwać wzroku, bo jak się pójdzie do toalety, to się przegapi bramkę, czy jakąś ważną akcję. No ale Siusiu też trzeba zrobić. To prawda. Nie ma potrzeby teraz, jak rozumiemy. Nie. Dobrze. Nie. Chciałem spytać, czy... Bo właśnie, pan jest w telewizji, pan jest w mediach, jest pan wszędzie, natomiast i oczywiście w klubie seniora, w różnych tego typu instytucjach. Natomiast ta wiedza ogromna, czy chciano, żeby była wykorzystana w ostatnich latach przez jakiś klub? Chodzi mi o po prostu pozycję trenera? W zasadzie nie, no bo obowiązki w tej chwili, powiedziałbym, te telewizyjne, powiedzmy sobie mecze, w zasadzie w jakimś sposób to chyba raczej wykluczają, ale tak, gdzie rozmawiamy, ja nawet jak jadę na mecz, tutaj jak kiedyś, prawda, krótko pracowałem pół roku jako wiceprezes, prawda, klubu w Płocku, prawda, Wisły Płock, Orlenu Płock wtedy i też się martwię, bo jednak Orlen jest bardzo potężną organizacją, zdaje już w tej chwili, bo nieduże, ale daje pieniądze na młodzież i słusznie, bo trzeba rozwijać, powiedzmy, ten kierunek. O młodzież zawsze musimy dbać. Obojętnie, czy będziemy mówili o sporcie, o czymkolwiek, to młodzież jest najważniejszą chyba potrzebą każdego państwa w każdym kraju, bez względu na, prawda, na ustrój zapatrywania. Sądzę tutaj, że w tej chwili, ja sądzę, że w ogóle w tej chwili ja jestem mądrzejszym trenerem, mimo że aktualnie nie pracuję, niż byłem, bo to jest logiczne. Lata upływają, doświadczenia, rozwój piłki przecież bardzo dynamiczny, rozwój no nieprawdopodobny, jeżeli chodzi nawet o sposób gry, dlatego jest, nie możemy porównywać nawet my dzisiaj tych sukcesów lat 74, jeżeli chodzi o tempo, atletyzm, prawda, dynamikę gry w stosunku do tego, co się dzieje, prawda, dzisiaj, bo to jest już nieco inna, prawda, piłka. Natomiast porównanie między tamtym futbolem jednak totalnym, bo on dalej jest totalny, to tamte pokolenie wprowadziło, świętej pamięci, Rinus Michels, między innymi Holender, który
zresztą nas wizytował, jak byliśmy w Argentynie w 1970 roku, miał pieczę między innymi nad tą grupą, gdzie grała, prawda, Polska, to to sądzę, że no musi się odzwierciedlić w tym momencie w sensie zachowań. A ja wykorzystuję te rozmowy, jeżeli są zaciekawieni prezesi, jak przyjeżdżamy, bo my przyjeżdżamy więcej, jeżeli chodzi o Eurosport, o 1,5 godziny do 2 przed meczem, bo ten, kto prowadzi wóz, prawda, transmisyjny, musi wszystko sprawdzić, bo oni się też muszą łączyć z Paryżem i dopiero to idzie, prawda, za ich zgodą, etc., etc. No taka jest formuła przyjęta, nie znam się na tym, to nie jest moją rolą. No to rozmawiamy na te tematy. Ja jestem zapraszany na wszystkie, prawda, akcje szkoleniowe przez Polski Związek Piłki Nożnej. Moim zawodnikiem byłem też jest Jurek Brzęczek, prawda? Także zrobiła mi tej telewizja i tutaj już dziękowałem Jurkowi, panu Szkolnikowskiemu i innym kolegom z telewizji, bo na moje życzenie jednak odszukano, prawda, kiedy Brzęczek strzela bramkę Brazylii w 3 minucie i ta anegdota jest opisana, Jureczku, prawda? Także tutaj no, jest to, prawda, bardzo fajne, ale dyskutujemy z dziennikarskim środowiskiem, nawet czy publicznym, bo tam powiedzmy jesteśmy często, bo do Polsatu przyjeżdżam, jak tam zaprasza pan Marian Kmita, Michał Wiliński, no to tylko wchodzę i robimy razem, prawda, mecz. I też no, z jednym osobą się robi lepiej, z drugą gorzej. To jest sprawa narracji, wyczucia i tak dalej. No ale też musimy mieć umowne sygnały. Nie wolno z kolei transmisji zagadać, bo telewizja nie jest radiem z kolei. Nie jest radiem. To jest najtrudniejszy rozdział tej książki. Nazywa się Futbol Apozycyjny. Apozycyjny, tak. I tu błagałem, żeby było jak najmniej. Powiedział, to jest moja książka, musi być tak o taktyce, o Bo musi technice. Tak być, no bo uważam, że piłka się zmieniła. To jest piłka dzisiaj, to poza rolą bramkarza, która też jest unowocześniona dzięki zmianie, prawda, przepisów i to, co uratowało siatkówkę, że jest punkt za punkt, a nie na starych przepisach by to zginęło. Tak jak uważam, że w pewnym momencie, ja jeszcze rozmawiałem z kolegami z Polsatu, jak mieliśmy robić ten mecz Realu Madryt z Wiktorią Pilsną i mówię, że zginie wam niedługo, mówię, tenis, rozmawiałem z panem Adamem Kulakiem, który wydał znakomity podręcznik szkoleniowy w tenisa, bo ja osobiście wolę oglądać kobiety, nie tylko ze względu na urodę, ale ja widzę piłkę. Ja u mężczyzn, jeżeli jest 200, nowy rekord się wczoraj dowiedziałem, wiecie o tym, jest 263 siła serwisu w tenisie. Tego się nie da oglądać. Za chwilę znikną sponsorzy z tenisa, jeżeli nie wprowadzą. I niech tutaj weszło będzie tym pierwszym, o czym, prawda, powiemy, muszą wprowadzić, że jest tylko jeden serwis, żadne dwa. Mhm. Wtedy trzeba będzie pójść w technikę, a nie w siłę. Nie da się tego niedługo oglądać, bo nie widać piłki. No to po co będą chcieli te ludzie oglądać? Mogę równie dobrze wyjść, zrobić sobie, przepraszam, obiad i tak dalej, bo wiem, kto serwuje, wiem, jaka jest siła serwisu, to po co ja mam pierogi to oglądać? Nie ma, pierogi też lubimy, ale nie wolno. Za dużo. Skoro jesteśmy już przy tenisie, kolejna pyszna anegdota, jest po operacji, tak, i chyba drugi tydzień po operacji mówi, jadę na tenis. Na tenis, tak. I w tym momencie pada pytanie, czy ty nie możesz? No dobrze, ale ja nie grałem w tenisa, grałem w debla. Tak, tak, tak. Jest tym, że oni grają bardzo dobrze, a ja gram słabo. Bo mówię komisyjnie, bo jest tej piłki ręcznej, serwować mogę tylko tak, bo też te ręce troszeczkę są naruszone przy tych brutalnych atakach, a dzisiaj taki karzełek jak ja już nie ma racji bytu w dzisiejszej piłce ręcznej, bo ten minimum te 180, gdzie jest się dalej maluchem. Z tego potężny mężczyzna, no weźcie tego Jureckiego, przecież to jest potężny mężczyzna. Mhm. No jak go można zatrzymać? Został trenerem teraz. Tak, wiem, pływa. W ogóle, dokładnie. Jesteśmy na bieżąco, kochany. Jeżeli chodzi o sport, staram się być na bieżąco. Nie próbuję tego. Nie. Tak jak, się nie zgadzam i kolega nie był mi w stanie odpowiedzieć, jak rozmawiałem w sportacie. Weźcie mi tłumaczcie. W tenisie trzeba zaserwować przez siatkę, prawda? No bo inaczej nie ma gry. A dlaczego w czasie gry można ominąć siatkę z boku? Przecież to jest chore. Mhm. Tak, to mnie też zastanawia. I tak dalej, i tak dalej. Także możemy się rozwijać w dalszym ciągu, no ale takie są reguły, nikt ich nie zmienił. Czekamy, co będzie dalej. A jak pan mówi o, no chociażby o tym, że teraz nie zaserwuję w taki sposób, nie mogę. Kiedyś, no to mimo wszystko, przecież my na pana patrzymy i mówiąc tak, tak jak wszyscy mówią, pan wygląda tak samo od lat. Ja pan powiem, to jest niesamowite. To jest może to, nie, ktoś nawet i żona powiedziała, słuchaj się, nawet nieźle starzejesz. To jest może to, wie pan, że ja przestałem palić. Dobrze pan to podał teraz w naszej rozmowie. Przestroga. Tak, to jest przestroga młodzieży, bo ja się w tym momencie jakby troszeczkę zatrzymałem, prawda, Jurek? A bo jednak widzisz, papieros, to są przyspieszone zmarszczki. Dlatego się strasznie dziwię, szczególnie kobietom, bo jednak my mężczyźni troszeczkę dłużej jakby zachowujemy tą swoją brzydką sylwetkę, a one jako piękne kobiety, no na nich szczególnie wpływa właśnie palenie między innymi papierosów, bo jednak nie jest to powiedzmy sobie korzystne dla organizmu, mało tego, no, to są przyszłe przecież matki. Tak dobrze pan o tym zapytał, no sądzę, że
pomogło mi to, że widzi pan, bez alkoholu, bez papierosa od 10-12 lat to mniej więcej będzie, bo tak jak mój młodszy syn brał, prawda, ślub, to oni też tenerami, bo obydwaj byli w Legii, mm-hmm. i Piotrek był, prawda, pracował z młodą ekstraklasą razem z panem Banasikiem i był dyrektorem technicznym przy Urbanie, Tomek razem z Magierą asystował, prawda, potem powiedział ze dwa zdania, ale potem odszedł, że on jest tutaj od tego, żeby mówił swoje zdanie, czyli poszedł w mój charakter i, bo po to tutaj jest, a nie będzie tylko potakiwał głową i tak dalej, i tak dalej. A Janek jest moim byłym zawodnikiem, świetnym piłkarzem, był znakomitym, no ale jak to w tym zawodzie? Zwycięzca jest jeden, a ci wszyscy przegrani są zapominani i o tym najlepiej świadczy, mimo że dalej jest na tapecie, chociażby Mourinho. To jak pan powiedział już o Janie Urbanie, jest świetna anegdota. To jest chyba przed meczem z Irlandią, kiedy chciał się pan poradzić Kazimierza Górskiego. Czy ma zagrać Urban, czy ktoś inny? I nie, może pan Jurek będzie pamiętał dokładnie no. tę anegdotę, generalnie... Kazio Górski poszedł do kasyna, popili, wrócili i on o pierwszej czekał na nich, żeby się poradzić, po czym wykładał całe swoje wszystkie swoje wątpliwości. Kazio pił cały czas, w pewnym momencie o drugiej wstał i powiedział, no to wychodzimy, przemyśl sobie to jeszcze, Andrzeju. Tam był jeszcze poboczny wątek, tego jeszcze był taki, że myśmy czekali, bo Kazio Górski jako prezes związku, prawda, miał inne jeszcze obowiązki, tak zwane wieczorne, a jednocześnie tak mieliśmy, mieliśmy nieustalone, że tak powiem, premię za ten mecz i ja mówię przed jego wyjściem, no mamy jeszcze Andrzejek, jeszcze na to jest dużo czasu, niech oni wreszcie trochę zagrają coś, prawda? I wtedy właśnie jest ta akcja, bo to jest fajne, bo wtedy chyba widzimy się, skoro odtwarzam, przypomina, kiedy Romek Kosecki, późniejszy poseł na Sejm, wiceprezes związku, zakładał związek zawodowy. I Kazio wtedy też Górski mówi, może by ta kolega jakoś bramkę wreszcie strzelił. Skoro jesteśmy już przy panu Kazimierzu, tych anegdot w tej książce sama jest tyle, że mogę wam jeszcze jedną opowiedzieć. Historia znana jako jego cudowny tekst, przecież PZPN to tylko można oblać benzyną i podpalić. I mało kto, właściwie nikt nie wie o tym, że Andrzej będąc wtedy obok pana Kazimierza powiedział, przecież mamy zapałki. Tak, to jest stwierdzenie, tak było. Słuchajcie, ponieważ ja, jak wiecie, jestem jeszcze dzisiaj, przepraszam, muszę to powiedzieć, zaproszony, mm-hmm. 12, ja muszę wrócić do domu przez klub Rotary, klub, który powstał w 1905 roku jako gość w sławach piłkarskich, założony chyba przez Australijczyka, chyba się, prawda, nie mylę, także będziemy chyba kończyli powolutku. Pytanie, prośba do pana, czy 10 minut wytrzymamy z zegarkiem w ręku? Jeżeli 10, to postaram się. Super. Tu wejdę ci w słowo, Samuelu. Pomyślcie, co by było z tą książką, gdyby padły daty, godziny tak. i lata. To by było 10 tomów. No tak, nie ma jak. Mało tego, jeszcze wielu rzeczy, tak jak powiedziałem, nie ma w tej książce. Jedne to wam opowiedziałem, że nie mogły być ze względów, no powiedzmy sobie, etyki po prostu sobie zwykłej, ludzkiej. Mam do pana żal, nie podaję pana nazwiska, bo ma pan żonę, ma pan dzieci, one sobie na to nie zasłużyły. Pan się obronić nie może, bo pan nie żyje i tak dalej. Rozumiemy się? Mhm. A jednocześnie jest pewne rzeczy, które no jeszcze trzeba by ze 200 stron, prawda, dopisać ewentualnie i tak dalej, no bo co wam będę mówił, bo to jest... W tej formie to jest więcej niż pewne, w 2020. Ale oczywiście, no. Pamiętacie, kim był Deng Xiaoping, czy nie pamiętacie? Nie. A no widzicie, no. No widzicie, premier Chin skazany na karę śmierci, właśnie jak tam przyjechałem i to jego słynne powiedzenie chyba w ONZ-cie, które przeszło do, jako klasyk do, w dyplomacji światowej, a to był człowiek wykształcony we Francji, potem bandaż Forga po śmierci Mao Tse-tunga, no, chciała przejąć władzę i on też już miał tabliczkę, ale zapomniała żona Mao Tse-tunga, która przewodziła bandzie tak zwanej czworga, jak przejrzycie sobie, kto ją otworzył. No i armia go uwolniła i teraz on zrobił porządek kraju. I dzisiejsze Chiny to jest właśnie Deng Xiaoping, człowiek wykształcony, który postanowił połączyć niby socjalizm z wolnym rynkiem, z gospodarką i taka jest w tej chwili w Chinach. I on wtedy takie fajne powiedzenie użył. Mówi, nieważne, czy kot jest czarny, czy kot jest biały. Ważne, żeby łowił myszy. Skutek się liczy. Widzicie? To jest dobra puenta. Zastanawiam się... A my mamy jeszcze lepsze z Jurkiem, no ale niech pan mówi. To prawda, w tej książce się przewijają. Pan powiedział takie zdanie, szkoła życia wcale nie musi być gorsza od wyższej uczelni. Tak. I jakby pan mógł to rozwinąć, bo to jest bardzo, myślę, dobra myśl. Widzi pan, szkoła życia... Ja wam powiem, szkoła życia, jakby to powiedzieć... Był zresztą taki genialny pan profesor, nazywał się Łukasik.
on miał fizjonomię, jeżeli pamiętacie, prawda, pół żartem, pół serio, pamiętacie tą scenę tego łysego takiego gangstera, bo tak odzoruje jego twarz i potem ten karabin maszynowy, jak oni rozstrzeliwują tych konkurentów z mafii. Pamiętacie tą scenę, czy nie byliście na tym filmie? Nie. No to trzeba, ludzie, to jest klasyk, to macie to odrobić, bo przecież wam ktoś inny tu przyjdzie, to was zawsze. Ale nie kłamiemy, przyznajmy się, że tak, nie widzieliśmy. Właśnie, dobrze. Słuchajcie, jak to powiedzieć, uczelnia wyższa to nie jest szkoła, to jest w ogóle zmiana filozofii u każdego młodego człowieka. Kończą się wywiadówki szkolne, jest każda dziewczyna, każdy chłopak jest skazany na to, a jak studiuje, na ile chodzi wykładów, na wszystkie chodzi wykłady, tylko na te, co go interesują, uczy się, ma podręczniki, skrypty i się dokształca. A życie codziennie każe nam rozwiązywać problemy i te życie nas hartuje, zarówno w sensie, powiedzmy sobie, pozytywnym, jak i w sensie negatywnym, na podstawie tego, że zrobiliśmy, prawda, coś złego i, ponosi, i musimy z tego ponieść konsekwencje. I to jest między innymi jedna, prawda, z tych różnic. Uczelnia jest tylko uczelnią. Wie pan, ja nie chcę tutaj rozszerzać tego wątku, bo ktoś opisywał, ale ja znam ludzi, którzy pokończyli, prawda, studia, kończyliśmy razem i nie sądzę, żeby byli bardzo inteligentni. I znam człowieka, z którym się uczyłem w szkole podstawowej, który siedział w więzieniu, bo go wrobiono, jako kierowca, prawda, był, swoje odsiedział, potem się rozliczył z tymi, co go wrobili do więzienia i skończył tylko 6 klas szkoły podstawowej i był bardzo inteligentnym człowiekiem. Jak spotkaliśmy się na kawie, a on wszedł się przywitał, mogę, to w książce jest, to potem moi koledzy zaczęli się pytać, ty, z jakiej on jest uczelni, a mi on z więzienia dopiero wyszedł. I to jest właśnie szkoła życia, widzi pan? To jest szkoła życia. Inteligencja wrodzona, wrodzona, bo jest nabyta i wrodzona. Przecież, no jak pan, niech pan włączy telewizję, to od razu pan widzi, kto ma inteligencję wrodzoną, a kto ma tylko nabytą. A kto nie ma, to widać okiem. Trzecie, proszę? Trzecie, a kto nie ma, jest jeszcze trzecie wyjście. No, kochany, i kto nigdy nie będzie miał. To prawda. Mamy kilka pytań jeszcze na koniec z Twittera od naszych słuchaczy. Proszę uprzejmie. Bo chcielibyśmy także ich docenić. Pyta użytkownik Oskar Schumacher. Czy jest coś w życiu pana trenera, co daje zbliżoną radość do tej, którą funduje piłka? Tutaj widzę, że pan Jerzy podpowiada, że grzybobranie. Tak, ja lubię chodzić, bo tak, no w zasadzie to mnie moja teściowa zawsze, no jak mnie nauczono chodzić na grzyby, bo ja nie jestem grzybiarzem, lubię chodzić miękki, mech i tak fajnie, to ona mi zawsze, bo to była grzybiarka, moja teściowa zostawiała gdzieś tam za tym, ona nie zrywała tego grzyba, mówi, słuchaj zięciu, tam za tym drzewem, bo wiesz, nogi bolą, ja nie chodzę, tam może być grzyb, nie musi, ale może. I oczywiście zawsze był. I tak po dodatku połknąłem tego bakcyla, wciągnąłem się w tak zwany grzybobranie, to bracia szczególnie Janek i Zbyszek, mojej żony, no, są grzybiarzami. Byłem niedawno, bo musieliśmy wcześniej jechać, prawda, na Wszystkich Świętych w okolicy, a przypominam, że Szczebrzeszyn to jest 4. edycja Stolica Języka Polskiego, gdzie wybitni ludzie przyjeżdżają. Piękna rzeczywiście jest to zawsze w sierpniu. I wybierzcie się kiedyś, bo warto. Można się wiele rzeczy nauczyć, skorzystać, mimo że miasteczko ile. Z 5000 ludzi chyba w tej chwili ma, prawda, Szczebrzeszyn, bo chyba więcej nie ma. Urokliwe 20 km za Zamościem. Pomnik też perła. No i ksiądz brzmi w Szczecinie właśnie dlatego w Szczebrzeszynie, między innymi. Także tutaj sądzę, że no grzybobranie tak, ale ja sądzę, że no to jest zasługa bardziej mojej żony jak mojej, bo mnie nigdy nie było, bo cały czas zgrupowania, no to zawsze dzieci, rozwój dzieci, jak się rozwijają, czy są szczęśliwi, bo pozakładali przecież rodziny. No i ja czasu nie mam oczywiście nigdy, no ale moja żona no cały czas u jednych, prawda, u dwóch wnuczek, u starszego, u wnuczki i wnuka u młodszego jest cały czas, powiedzmy sobie, zajęta, a ja kiedy tylko mogę. Proszę mnie tylko odebrać, bo tak miałem, ostatnie zdanie należy do mnie. Tu będę, tu i tu, proszę przyjechać mnie zabrać. Szanując panów czas, ale to muszę poruszyć, tak? Pan już o żonie powiedział. Wziął pan z nią ślub, po czym przyszedł czas na egzamin z teorii piłki ręcznej. Tak, było, tak. To było zaliczenie, ja zastępowałem kolegę, no i ten manewr, Jurek, przecież opisałeś to przecież dokładnie. I wie pan, no nie wiedziałem, co zrobić, bo jednak jest to fajnie. No teraz jak tutaj wyjść, powiedzmy, z tej sytuacji? Moja żona mieszka już ze mną, znam jej 3 koleżanki, bo jak była panną, to odwiedzałem tam w akademiku, że byłem asystentem wtedy w uczelni. Tu mi wyznaczono, co tu mogę zrobić. No jeszcze mnie moja żona pyta, mówi, słuchaj, a co będziesz mnie jutro pytał? Ja mówię, czy jesteś poważna? No i w końcu idziemy na to. Więc w końcu ja mówię, kurczę, co ja zrobię? I mówię wam, to jest Europa, tak jak w sprawach sędziowskich, ale to jest inny wątek. W pewnym momencie, kiedy był baraż, i mówię tak, zrobimy zupełnie inaczej. I usiadły. Koleżanka i moja żona. Ja mówię, przecież jakie pytanie bym nie zadał, każdej z nich i jej powiedział, jakie pytania. Więc manewr najprostszy. Pani,
zada pytanie pani, pani zada pytanie pani, a pani zada pani jeszcze pani, długo, pani długo nie. Zada pytanie pani. Słuchajcie, wściekłe jak nie wiem, oczywiście one wymyślały, słuchajcie, ich zdaniem proste pytania, one były bardzo trudne, więc ja bym, proszę pani, ja uznałem tak, jeżeli wyjdziecie do grupy, powiecie, że jesteście nieprzygotowani i grupa tak samo, to nie było w ogóle tego zaliczenia, zgłosicie się za 2 tygodnie, kolega, który prowadzi zresztą tą grupę, wróci, ale być może, że nie zdąży, to jeszcze raz będziecie zaliczały. No to się obraziła i wyprowadziła się moja żona z powrotem do akademika. Takie są efekty. Ale przyszły za 2 tygodnie na egzamin i w ogóle ja je w ogóle nie pytałem, tylko kazałem dać indeks i podpisałem zaliczone. No to była podwójna obraza. No jak to? No przecież wiedziałem, się musiałeś się nauczyć. To jest logiczne. To jest tylko logika. Bez seksu, proste. No. Do spuentowania tej relacji związkiem te spotkania z panią Marysią były dla pana jak berby? No ja pan powiem, no, randka jest zawsze randką. No czek się do randki, no przeważnie normalnie się szykuje, a ja wszystko musiałem robić w biegu, bo ja w tym czasie akurat, kiedy ona studiowała, bo ja już skończyłem, a ona zaczynała studia, tak jak się poznałem, to ja grałem, wie pan, 2 mecze w sobotę, niedzielę, to ja grałem 2 mecze jednego dnia, ja grałem je o 11 w piłkę ręczną w pierwszej lidze w Warszawie, a potem w Warszawiance, potem mi zabronili, więc przeszedłem do AWF-u, bo byłem asystentem, oni chciano mnie na mecze zwalniać i mówię do pana profesora Kłyszejki, czyli jak gram w AWF-ie, to mogę jeździć na mecze, jak gram w Warszawiance, w tej samej lidze nie mogę jeździć na mecze. 5., 10., 10. najmłodszy asystent jest knomrny i kontrowersyjny. No. Marysia powiedziała, że był tak zmęczony wieczorami, że nie miał siły trzymać ją za rękę. No nie, nie, byłem zmęczony, bo to wiecie, nieraz nie zdążyłem się nawet wykąpać. Talaga prowadził wtedy 3. ligę w AWF-ie. To oni się składali na taksówkę, bo ja nie miałem stypendium. To było też dziwne, no bo nie należałem do żadnej organizacji, ani ZMS-u, ani ZSP-u, nic. Dopiero na chyba 30... parę dni przed końcem studiów, no kolega przed mi, słuchaj, bo mi partia każe, to mówi, ja cię muszę zapisać. Ja mówię, chcesz płacić za mnie składkę, więc zapisz, bo on musiał mieć pełną listę 30 studentów w grupie. A tak nie byłem. Także to są takie no, dość ciekawe, dość interesujące, powiedzmy sobie, rzeczy, ale tak to przebiegało. I mnie jest tym naprawdę bardzo dobrze. Jest wielu ludzi, że była jasność. I że w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej znałem wielu bardzo mądrych ludzi, podobnie jak teraz czy w SLD, w każdej partii jest naprawdę wielu bardzo mądrych ludzi i jest wielu ludzi, którzy są dlatego, żeby być, bo jest im łatwiej. Mają rodziny i tak dalej i oni towarzyszą. Bo towarzyszą biegowi po prostu wydarzeń, którego oni nie nadają, tylko ci, co tym kierują. A ci, co tym kierują, potrzebnych są im oni, bo wtedy oni stanowią tą masę wyborczą i tak dalej, i tak dalej. To widzicie chyba sami. Znasz zakończenie Samuelu tej książki? Nie. Na całe szczęście. Noskę zerwałem, ale nie aż tyle. Zakończenie podsunął mi podczas autoryzacji, ale naprawdę dla samego zakończenia warto. Słuchajcie. No dobrze, to nie zdradzamy i będziemy... Ja tylko chciałem pozdrowić wszystkich kolegów, prawda, z Twittera. Dziękuję za relację. Jak wiecie, no było troszeczkę trudniej ostatnio, ale no staramy się, powiedzmy, że pisać o tym, co myślę, bo to jest mój zawód, bądź co bądź piłkę, ale staram się, powiedzmy sobie, wyciągnąć, żeby ci, co prawda chcą te rzeczy, które ja tam, prawda, wpisuję, odbierać, że to jest dla nich zrozumiałe, a jednocześnie jest to i do rzeszy całej zawodników, których ja przecież również nie znam poza, prawda, ekranem telewizyjnym osobiście, czy do moich młodszych kolegów trenerów, no bo oni stanowią o przyszłości piłki, a my uważam starsi trenerzy, ci, co jeszcze, prawda, żyjemy, jeżeli chodzi o trenerów czynnych, tak jak Jurek, prawda, Engel, który jest w 4-4-2 u Szpakowskiego Darka, czy powiedzmy Hubert Kocka, który dość często się wypowiada, że mamy swoimi relacjami wspomóc aktualną wiedzę na temat piłki i żeby na naszych błędach uczyło się nowe pokolenie. Niech wezmą to, co robiliśmy dobrze, a niech odrzucą to wszystko, co robiliśmy źle, ale jest to trudne dla nas selekcjonerów, dlatego ja zawsze starałem się unikać, powiedzmy sobie, meczy reprezentacji w sensie komentarza i tak zawsze mówiłem, że raczej wolałbym nie być, byłem co prawda ostatnio na Mistrzostwach Świata, ale nie musiałem akurat mówić o Polsce, tym bardziej, że były to trudne mistrzostwa i dla zawodników, dla trenera Nawałki, dla całego związku i dla opinii publicznej, bo tak to wyglądało. I to byłoby na tyle. Stawiamy kropkę. To by było na tyle. Dziękuję. Słuchajcie, dobrze, że nie postawili wielokropki, bo wtedy znowu zaczęliby się domyślać wszyscy, o co w tym wszystkim chodzi. Miałem 4% posiadania mikrofonu, jestem niepowzięty. Dziękuję wam bardzo za zaproszenie.
cieszymy się, zobaczymy, może kiedyś jeszcze spotkamy się, ponieważ zapraszam mnie tu pan Stanowski, ale ja wtedy nie miałem czasu, byliśmy raz tylko, ale jesteśmy z sobą w kontakcie. Weszło, założyło drużynę, nawet byłem na meczu, pamiętacie, tak, prawda? Najwyższa porażka Andrzeja jako trenera. Ja trenerem nie byłem, nie wiem, kto był w telewizji. Sorry, przepraszam bardzo. Trenerem jest się wtedy, jak się przeprowadziło przynajmniej jedne zajęcia. Byłem widzem tego meczu, dałem twoją twarz, a że ludzie nie umieją grać w piłkę i się zdecydowali grać, to ja ich podziwiam za odwagę. Podziwiam ich za odwagę, natomiast stwierdzam, że ma telewizja i prowadzi to chyba Rafał Putyra, naprawdę ma fajny zespół, no i oni chyba ćwiczą cały czas, bo chcą się zrewanżować. Ale w tym meczu nie było widać. Nie, ja to nie, tam nie będzie chyba nikogo z tej drużyny, może jeden zawodnik, tylko oni mają niezłą drużynę, naprawdę niezłą drużynę mają. Natomiast tutaj sądzę, że no fajnie, bo ja byłem na tym meczu z Konstancinem, żeśmy grali z Kosą Konstancin, tak, prawda? I oni wyrównali na 2-2 i na karne żeście przeszli, chyba też niespodzianka. A w drugim meczu żeście odpadli, rozmawiałem ze Stanowskim, żeście odpadli chyba. Tak. Prawnikiem Łaskarzew. Jednym golem się. I wie pan, tak? Nie awansowali. Na nawet wyniki weszło. To jest po prostu niewiarygodne. Awansowali. Tak? Tamci, my mieliśmy poprzeczkę w doliczonym czasie i tak dalej. I odpuścili kolejny mecz walkowerem. To no, był dopiero ból. No i widzisz, i za to powinny pójść kary, bo tak nie wolno robić, uważam. Nie wolno oddawać mecz walkowerem. Należy uzgodnić termin dogodny dla tej drużyny, ale żeby ten mecz, prawda, rozegrać. Ja też wiem, bo za mojej prezesury krótko w Hutniku Warszawa, też Hutnik Warszawa pokonał rezerwę Legii i też wszedł dalej do 1:32, a tak finał Pucharu Polski. Ten, miałem takie fajne zdarzenie. To muszę powiedzieć, Jurek, już wychodzimy. Bo nie sposób skończyć. Nie chodziłem na mecze własnej drużyny, że byłem prezesem, no bo nie wypadało mi, no bo jednak przychodzi sędzia, ja jako szef sędziów, także przestałem chodzić na mecze drużyny, ale zmuszono mnie, bo musiałem wręczyć proporczyk zawodnikowi, chyba Antolakowi, za 150 rozegranych meczów, więc byłem na tym meczu i podchodzi do mnie arbiter i mówi: panie prezesie, mówi, chciałem panu serdecznie podziękować, mówi, bo panowie, żeście byli we Wrocławiu jako komisja weryfikacyjna i żeście mnie przywrócili do sędziowania, jak była ta korupcja, taka komisja była powołana, dziennikarz znakomity, zresztą Rysiek Niemiec przewodził i nas tam było parę osób, żeśmy rozsądzali to potem jeżdżąc po Polsce, po wszystkich okręgach, żeby weryfikować to, że kogoś, na przykład pana czy pana wyrzucono. I to jest słuszna decyzja. I mówię tak, że chciałem panu serdecznie podziękować. Ja mówię, pan, proszę mi nie dziękować, bo to nie ja, tylko cała komisja podjęła taką decyzję. No i zaczyna się mecz, Hutnik Warszawa, Zawisza Bydgoszcz. Na szczęście ta Zawisza dużo silniejsza od nas, a w drugiej lidze wtedy. I jest też trzecia czy czwarta minuta gry, jest rzut wolny dla drużyny, gdzie ja jestem prezesem, strzał nie do obrony, w same okienko, 1-0, matko boska, na co mi przyszło. Na szczęście, zobaczcie, jaki jest bieg okoliczności. Na szczęście ta Zawisza była tak mocna, że ograła na 4-1 i ja byłem najszczęśliwszy człowiek na świecie. Wiecie, co by pisały media? No, niechby się skończyło to 1-0. No tak. Szef sędziów, teoria prezes. Sama by się układa. Widzicie, to są właśnie przykłady, jak trzeba w każdym momencie kontrolować, powiedzmy sobie, co można, a czego nie powinno. A rzecz szczytna, no mogłem oczywiście po wręczeniu proporczyka odwrócić się i wyjść. Teraz jak odbierają to ludzie? Na cholerę nam taki prezes. Jak on nawet nie obserwuje drużyny własnej, to w pucharze, gdzie jest dużo silniejsza drużyna i tak dalej. I to byłoby tyle Ewangelii przypisanej na dzień dzisiejszy. Zaklęcie wszystkich komentatorów piłkarskich. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Tak. To był poranek. No, z jednego słowa ci zabrakło. Tyle je powtarzaliśmy rano. Kuba. Poranek doskonały. Dziękuję wam bardzo, do miłego. Bądźcie zdrowi, przestańcie palić i pić. Gośćmi byli pan Andrzej Strejlał. I Jerzy Chromik. Dokładnie. Kuba Białek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, Samuel Szczygielski. Ostatnie pytanie do pana, już nie angażujące. Jaką piosenkę pan najbardziej lubi, to puścimy słuchaczom. O, kochany. Jest taka piękna piosenka, ona, przepraszam, nie chcę skrzywdzić, bo może mam jakąś lukę w pamięci. A, no nie będę się powoływał na moją siostrę Bognę Sokorską, jak wiecie, bo ja jestem wujkiem Jacka Kaszmarskiego, też się przeczytać to w książce. Mm-hmm. Ale jest taka piosenkarka, powiedzmy sobie, bardziej dla ludzi, którzy lepiej rozumieją, to powiedzmy sobie, ona nie żyje, zginęła w katastrofie chyba, Regina Pisarek. Nie warto było z losem się droczyć, płakały usta, płakały oczy. Nie, kłamały usta. Kłamały usta, tak. Płakały oczy. Płakały oczy. Piękna piosenka. Sądzę, że to tak przypomina ludziom, że jaki ten świat jest, wiecie, powiedzmy sobie, nieobliczalny i co nas może w każdej chwili, wiecie, czekać.
To jest fajna rzecz. No ale zobaczymy, jak to odbiorą. Teraz czas dla realizatora, który ma 15 tak. sekund na znalezienie. A masz to? Ma, już zaraz. Ma. Panie, to pan się tutaj marnuje. No już pan ma, ludzie, kochani, artysta. Powiem panu, z panem Andrzejem do Eurosportu. Powiem panu niesamowitą rzecz. Nasz realizator tak? ma na nazwisko radio. Tak? Świetne. Doskonałe. To jest taki też działacz piłkarski o mylącym nazwisku Kręcina. Tak, dzisiaj tak. Ale ja sądzę, że powinniście właśnie pana zaprosić kiedyś na rozmowę, jak on to odbiera, jak on to widzi, jak to się komponuje. To byłoby bardzo ciekawe naprawdę dla radiosłuchaczy. Nie, żeby on, no fajnie, że teraz wysłuchamy, ale powinniś, pan, ja mam jeszcze lepsze, kiedyś tu przyjdę jeszcze. Dziękujemy bardzo. Miło było, dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. Słuchasz Weszło FM.